cool guy talking about GameStop. I'm definitely not a cop. Why'd you say you're not a cop? Because I'm not. I think that you're a cop. I also think that you're a cop. Listen, boys, you better both stop or I'll have you arrested. I'm not a cop. I'm a businessman with a business tan. I spend my days in a big black unmarked van. If you want to talk turkey, I'm here to talk shop. I'm definitely not a cop. You're a motherfucking cop. I can tell from the way that you stand. And you said that you worked in an unmarked van. Well, listen, boys, I'm not a cop. I'm a businessman in a coffee shop with a loaded pistol and a bulletproof vest. I saw my wife get killed by the drug cartel. I'm not a cop. Businessman. Why does he have a gun? Calling Officer Jackson, has your cover been blown? Is that your police radar? That was my business phone, and the cover they're referring to is When I Sung Money by Pink Floyd. Yeah, that's a business song. Saying business before another word doesn't make the whole thing business related. And if I make or take the whole police system, then oh look, there's a sniper pointed at my forehead. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. See this little red dot? Yeah, that's for a sniper shot. There's no snipers here, and there's no police plot. Sniper's ready. Do it now, take the shot. I'm a businessman speaking with two friends, and one of them has a single chicken pock on their head. I don't know the guy who's dressed in camouflage with an M21 pointed at your friend's head. You shouldn't have said that. I think you've really upset him. What do you mean you don't know me? I was the best man at your wedding. I'm a businessman. I'm not friends with snipers. Oh, yeah? Oh, yeah. Ah, you shot me in the leg. You shot him in the leg. You shot me in my left leg. You shot him in his left leg. He's a businessman who's definitely not a cop, but now he's been shot in his left leg. How about now? No, I still don't know you. Say my name. I don't know your name. Why don't you say his name? He's gonna shoot you again. I told you I don't know his name. Oh, he shot my other leg. He shot his other leg. He shot me in my right leg. He shot him in the right leg. He's a businessman getting shot in his legs by his ex-best man. He's not a cop. Say my name. No, you've got a dumb name. Ugh, fine. Dwink Bexon. What? That's his name, Dwink Bexon. Oh, that's fine. Okay. His name. Pretty dumb name. Dwink Bexon just shot me in the tip. Dwink, stop shooting my business associates. I'm a bad cop, and if you couldn't tell, I also killed your wife in that drug cartel. Call for backup or we're all gonna die. Just admit that you're police and save our lives. Boys, I'd do anything to make the shooting stop, but I've told you before, I'm not a cop. Daniel, Michael's here for your sleepover. Please play nice. You can touch my Lego, you can touch my Pokemon cards. You can watch Ninjago or play with Thor of Asgard. You can touch my fidget spinners, my dad bought me 18. You can play with anything, but please don't touch my monster twerk. You can play my Fortnite, I know that you love Fortnite. You can touch my bike, or my kite, or my Spider-Man light. You can put your hand on my slap base. But if you touch my monster truck, I'll stab you in the face. Bitch. You can touch the pills that my dad keeps in the bathroom. You can go and smell all the things in my sister's bedroom. You touch my Tonka twerk, I couldn't give a fuck. What's the one thing I said? Don't touch my monster truck. If you touch my monster truck, I'll fucking bite you on your arm. And then my mama gonna call your mama and say, take your dumbass kid back home. And I know for a fact you got no Dunkaroos, you got no food roll-ups in that two-bedroom apartment. All you got is a marriage on the rocks and the feeling that you fucked up a touch in my monster truck. At school that I cried when you touch my monster twerk. I'll tell everyone at school that you got no TV at your house and you shat yourself. My dad could beat up your dad, my dad is John Cena. I'm allowed to drink coke, you've got a weird wiener. My mom says that your dad is a cuck, but I don't know that word, but I know another word. It's monster truck. Monster truck. Monster truck. Monster truck. Monster truck. Don't you touch my... I am a little shit, the kind of kid that you'd like to hear, but you cannot, cause hitting kids is wrong. So you settle for watching me get hit by my mom in a supermarket. Crowded supermarket. Supermarket. Crowded supermarket. You take an opportunity while I'm stuck to kick the shit out of my monster truck. Kick the shit out of my monster truck.
jesień. Aura przypomina mi, że to ten czas. Dzieje się tyle dobrego, mimo to jest nie tak. Wiele użyć, których boję się, choć dobrze znam. Pewnie dlatego, że nie wiesz, jak bardzo przy sobie bym ciebie chciał. Daj mi znać, jeśli masz tak samo jak ja. Proszę, daj mi znać, czym prędzej. Tyle spraw, tylu ludzi, a ja i tak ciągle myślę o tej jednej. Udawać nie chcę więcej, nie chcę już grać. Chcę cię widzieć coraz częściej. Napisałem ci piosenkę. Czy to pierwsza jesień, którą chcesz podzielić się ze mną? Czy podzielić się ze mną? Czy podzielić się? Setki pytań, setki myśli między nami niepewność. Setki pytań, setki myśli między nami mija dzień, znowu chciałbym cię. Good morning, chat. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie na corocznym, comiesięcznym streamie u Daniela Łezy Wieczorka. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór spędzicie w quality atmosferze i nie będziecie się nudzić przez ani kurka chwilę. Tak? Mam nadzieję. Oj, coś tu zepsułem. No, więc, głupki, tam was. Bądźcie szczerzy. Dobra, zrobiłem tak, że teraz jak będę gadał, to muzyka będzie trochę ciszej, więc... Widzicie? Profesjonal! Profesjonal! Chwila, o, tutaj zaczynam. Wow! Krzysztof K., witam! 6 miesięcy! Good morning! Zbudowałeś mi dzieciństwo, dzika wiewiórka. Ja się naprawdę czuję stary, jak mi tak mówicie. Bo to pewnie i tak prawda. Więc... No... Dobra, poczekajcie, gdzie jest mój głupi ryj? Głupi ryj is here! Oh, fuck! Where is my ryj? Dzień dobry. A, brałbyś mnie? Kurwa, ja bym sam siebie nie wziął. Czy szanowny streamer będzie brał udział w podcaście u Ortisa? Czy raczej nie, bo byłoby miło cię zobaczyć. Ortiz, jakiś streamer, jakieś podcasty? Ja muszę swoje reaktywować na nowo. Poczekajcie. Ortiz, on się jakoś nazywa to u niego? Podcast! Monkas Podcast. Halo, witam serdecznie na pierwszym prologowym odcinku Monkastu Podcastu. Dzisiaj ze mną będą oczywiście cztery goście plus ja. Na górze. Znaczy ja Ortisa osobiście nie znam, więc Kasia, wiecie. Kasiu, przedstaw się. Witam serdecznie, jestem Kasia22. Kasia22, moja ulubiona streamerka. Nie, to by było fantastycznie. Szczerze, z nich wszystkich znam tylko ją, to jest... Jest Nawcia. O, Nawcia, chciałem powiedzieć Kasix. Mabicka? Nie, to jest udawany bicak. To jest filtr w kamerze. Wy tam nie wiecie. Dobra, czat! Witam, przepraszam, że mnie nie ma nigdzie. Ja ledwo żyję, czat. Przepraszam. Jak wracam do domu, to śpię. Ale udało mi się mieć wolne jutro, bo zazwyczaj pracuję od niedzieli do środy. Udało mi się mieć wolne jutro zupełnym przypadkiem. Tak grafik po prostu działał. Wow, ten podcast trwa 4 godziny, 4,5 godziny. What the fuck, oni przez cały czas tak gadają? Kurwa. Dobra, więc nie mogłem nie zrobić streama. Więc robię streama i jestem teraz tutaj na chwilę, jestem w chuj zmęczony, bo przez ostatnie 2 dni robiłem remont na górze, rozłożyliśmy sobie kable, wiecie, remont trwa, budżet się trochę kończy, ale niedługo zaczniemy robić wykończenia, co będzie jeszcze droższe, ale przynajmniej wiemy, że będziemy robili, wiecie, podłogi, malowanie, tynkowanie, takie pierdoły, które już dadzą nam trochę taki wizualny efekt. Głównie dlatego chodzę do pracy, jakbyście nie wiedzieli.
Co tam u was, czat? Co tam u was? Macie szkołę jeszcze? Znaczy, do szkoły się chodzi? Żyjecie? Pracujecie? Widziałem, że zrobiłeś ocieplenie podłogowe. Man, ale burczyła. Nie, tylko w łazience zrobiłem ogrzewanie podłogowe. Wreszcie domu mnie nie stać na takie rzeczy. Zresztą też tam odmawiano, żeby w całym domu zrobić ogrzewanie podłogowe, wiecie? Czekajcie, włączę muzykę. O. Więc wiecie. Jestem dziewczyna gr. Fajnie. Hej wujek, cześć Tytioni, cześć Tytuś. Niestety do pierdolnika trzeba iść, niestety. Ja pracuję, ale weekendy wolne. Kurde. Tak, nasz rząd nie dba o zdrowie uczniów i innych, ale co tam? Jak się kurwa przejmujesz? Już jakbyś miał umrzeć na wirusa, już byś dawno umarł. Znaczy, nie wiem, to nie ja to mówię, to cytuję. Jeśli chodzi o podłogówkę, to nie w sypialniach. No podobno właśnie nie. Walone ćwiczenia montażowe robię. Ta, walone. Moron, crying from success, kurde. Robi to, co kocha. Bez sensu, do 9 mam kwarantannę. Do 9 mam kwarantannę, akurat 11 moja przyjaciółka organizuje urodziny i chce mnie zaprosić na nie. Help. No to nie, no to akurat chyba się wyrobisz. Jest też blog, gdzie widzowie zadają pytania. Czad, w ogóle moje tu lokalne miasto mnie zaprosiło jako prezentera. Bo oczywiście nie odczytałem na czas, ale była kwestia, że organizowali turniej FIFA 2022. Ja kiedyś grałem w FIFA, ale tutaj lokalnie, nie wiem czy ktoś wie, mieszka w taka mieścina, Kościan. Ośrodek Kultury napisał mi na Instagramie, że mnie zapraszają jako prezentera. Impreza była 20, ja odczytałem 24, czy przedwczoraj odczytałem, 25. Jakie, sorry, jestem gwiazdą i nie czytam wiadomości od byle kogo. Żartuję, tak nie powiedziałem. Ale przeprosiłem, powiedziałem, że jak coś, to na przyszłość. Stary się zesrał i śmierdzi cały dom. Fucking hell, chat. Stary, walone otwarcie lotniska w Wawie musiałem montować, jak ci kurwa dałem. Ci kurwa dałem dream job. No nie mogłeś raczej tam Among Usa wjebać gdzieś, nie? Między samolotami. Zrób Q&D? A questions and answers, Q&A. No ostatnio zrobiłem Q&A, bo mam nowy format. Czekajcie, bo ta muzyka mnie stresuje. Poczekajcie. Zrobię muzykę moją. Zaraz, chat. Zrobię tą muzykę moją, dobra? Robię muzykę. Znaczy nie robię muzyki, tylko włączam muzykę. Dajcie mi spokój. Yes! Muzyka groove. Yeah, dobra, lecimy. Niech leci. Dobra, chat. Więc witam was serdecznie na moim kanale. Od razu lepiej. O! Puszczaj chemię nowej ery. Czat! Powiedzieć wam coś? Byłem w pracy. Uwaga, historia. Może to znajdę. I wkurwiłem ten. Poczekajcie. Tylko muszę znaleźć zdjęcie, bo to kurwa jak z was się zajmuje. Nie. Wyświetl multimedia i pliki. Więc, oczywiście pierwsze co zrobiłem, to wysłałem to mojej narzeczonej, żeby nie było. Ale dostałem coś takiego w pracy. Twój zapach odurza jak związek chemiczny. Cicha wielbicielka. Czat, opinie. Czekam na wasze opinie. Co sądzicie? I powiedzcie mi, czy to jest pocisk? Czy to jest pocisk? Bo z drugiej strony cicha wielbicielka i serduszka. Ale z pierwszej twój zapach odurza jak reakcja chemiczna. Ogólnie znajomi w pracy mówią, że za często mówię, że mam narzeczoną. Ja kurwa muszę to mówić. Bo kobiety się do mnie rwą. Lewo i prawo lecą. Czat. Ja muszę, wiecie. Nie chcę nic mówić, ale wiecie, jestem gwiazdą, nie? Kurwa. Romantyczne w chuj?
Jula potem mi wysłała zdjęcie moich perfumów nad koszem na śmieci. Powiedziała, chuja, już się nie będziesz psikał, jak ci mają tak pisać. Głupi chuju, tak mi powiedziała dosłownie. Takiego przystojniaka nie tylko kobiety? Dokładnie, spójrzcie tą fryzurę, kurwa, o. Widzicie? Zacząłem sobie robić przedziałek na środku. Patrzcie, jak mi chujowy wychodzi. Zawsze mi... Gdzie to jest? Nie, tu. To mi zawsze, kurwa, sterczy. Nie wiem, czy to powinno iść z tej strony? Nie, no chyba. A, tak. Nie wiem. To znaczy, że śmierdzi z gniłymi jajkami? Ty śmierdzi z gniłym jajkiem, ty. Ty! Zależy, jaka reakcja chemiczna? Nie wiem, nie znam się na chemii. Nie znam się na zapachach. Witaj w klubie, też mam tak z włosami. Tak? W ogóle już nie wiem. Kurwa, przez ostatni miesiąc ze dwie osoby mnie z babami pomyliło. Bo jak mam maskę na sobie, nie mam maski przy sobie, ale jak założę maskę, co nie, i te długie włosy, czasami ludzie myślą, że jestem kobietą. Tym bardziej, że jestem grubasek, nie? Jestem grubasek i czasami te cyce mi kurwa tak, wiecie, tak się kurwa, wiecie. Ała, dobra, może tak nie będę robił. Ale tak wiecie, tak mi się wy... Ja pierdolę, dobra, nieważne. Nie zawsze melo. No, Krzysztof, no i Ojros, wiem, że macie długie włosy, no to... Ale Ojros ma zajebiste włosy, takie kurwa blond, takie uff. On jest jak ten... Jak się nazywał ten gościu? Ten... Hercules TV Show. Patrzcie, czat, to jest... Patrzcie, czat. To jest praktycznie Ojros. A, kurwa, nie widzicie. Patrzcie, tak wygląda Ojros. Widzicie? To jest Ojros. Wy nie wiecie, ja... 10 złotych od Krzysztof. Dziękuję, Krzysztof. A, za budzik. Dobra, dzięki. Wy czat nie wiecie, ale to jest Ojros. No. Spotkałem go osobiście, mogę potwierdzić. Mamy przystojnego admina czat. Praktycznie tak wygląda. Nie, naprawdę. Piłem z nim wódę, to wiem. Znaczy, żartuję, my nie pijemy alkoholi, ale tak jest. Weza ładniejszy? No kurwa, bla, no właśnie. Chociaż ludzie mówią, że wyglądam kurwa jak ten. Paweł Domagała. Czad, czy ja wyglądam jak on? Czy ja wyglądam jak Paweł Domagała? Może se pierdolę takie białe włosy, ej! E? Czad. Może zacznę wam śpiewać niedługo, co? Takie włosy se walnę. Trochę rozjaśnię. Ale zobaczcie, Domagała już ma takie zakoła, czat. U mnie z zakołami to jeszcze nie, ja jeszcze mam, kurwa, włosy w swoim miejscu. Więc wiecie. Jakie ten... Domagała ma zeza, ja nie mam zeza. Znaczy, jak się skupię, to nie mam zeza. Spadajcie. Cię mylą z babą, a mnie z chłopem. Nie wiem, jak można udowodnić, chyba tylko powiedzieć coś, bo jeżeli podejdzie do mnie jakaś starsza pani z tyłu, nie, jestem w masce i tak, i powiem, przepraszam panią, to ja zawsze próbuję, wiecie, odwracam się i mówię, nic się nie stało, nic się nie stało pani, ale pani ma gruby głos. A ciebie, jak pomylą z chłopem, to co robisz? Podwyższa sobie głos? A, dziękuję. Ludzie mnie w ogóle nie mylą, że jestem chłopem czy kimś. Ludzie ze mną nie gadają. O nie! So sad! Każdy nie wie. Mówi się, każdy nie wie czy nikt nie wie, jak się do mnie zwracać. Pamiętasz mnie, debilku? Kurwa, nie wiem. Przypomnij mi jakiś event życiowy, w którym oboje braliśmy udział. Czat. Z nowym rokiem ścinam się. Z nowym rokiem ścinam się na krótko. Myśli? Co sądzicie? Może jestem helikopterem bojowym? To jest już stary żart. Czat, kiedyś wkurwiłem się. Kumpel powiedział, ja się będę identyfikować jako helikopter bojowy. Ja mówię, kurwa jaki? No bojowy. Kurwa jaki bojowy? Podaj mi model. Debil nie wiedział, co powiedzieć. Mówię, jeżeli chce, przecież się wyedukuj, kurwa. Chcesz się identyfikować jak helikopter bojowy? Się, kurwa, dowiedz najpierw, czym helikopter bojowy jest. Debilu, kurwa. O, bo głupie to jest, gadają bez sensu, próbują być mądrzy na siłę. Rozumiem, że niektórym może się nie podobać ta cała kwestia identyfikowania się jako ktoś.
Ale to, że ludzie nie rozumieją całej kwestii, to nie powinni się odzywać, moim zdaniem. Ale powiedziałem, nie? Ale kurwa im dałem, e? Weza pociskator 2000. Umyj te włosy, umyj dupę. Te włosy są umyte, nie wiem, czy zauważyłeś, ale nie są tłuste. A muszę ci powiedzieć, że wraz z Lucy robimy progres 030. Nic mi nie grozi. A będziemy niedługo robić kolejną część. Nie wiem kiedy, ale popracujemy. Bo to jest lore, kurczę, na dłuższą sprawę. Pa, pa, pa. Tylko żałuję, że nie utworzyłem do tego nowego kanału. Żeby ludzie nie powiązali tego ze mną. Toxic streamer? Ahuj! Ahuj! A co tam? Mi się wydaje, że czat z nowym rokiem zmieniam trochę wizua... jak się mówi? Wizualnie. Czat, podajcie mi słowo. Zmieniam personę? Nie, bo wciąż będę sobą. Ale zmieniam jakby nastawienie. Prezencję? To jak będę przedstawiał swoje myśli. Będę bardziej otwarty i bardziej krytyczny. Nie stylu czat. Ja dalej będę się ubierał jak Menel. Czat, chyba źle zacząłem, bo wy próbujecie mnie poprawić. Ja sam nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Siema, Perix, witam cię. Ale po prostu będę trochę... Filmy będą trochę inne. Osobowość? Nie. Bo na filmach jestem zazwyczaj sobą. Trochę podkoloryzowany, ale będę chyba bardziej taki krytyczny wobec wszystkiego i będę mówił otwarcie rzeczy. Co nie? Czyli, jeżeli będzie jakiś temat, który będzie się dział na świecie, nie mówię, że będę kurwa jakimś kanałem politycznym, ale od razu powiem, że przykładowo jestem... No nie wiem, na razie nie będę nic mówił. Zobaczymy, jak rzeczy pójdą, jak to sobie poukładam. Ale na razie, dobra, nieważne. Nieważne! Zaczynam temat, a nie mam jeszcze rozwinięcia do niego. Ej, gdybyś miał się urodzić, a nie chciałbyś się urodzić, to byś się urodził? Czy wiadomo, kiedy będzie druga część? 30393? Nie powiem ci. Nie powiem ci, Lucy. Doczekamy się kiedyś oglądania horrorków wspólnie? Praktycznie co streama to robimy, Mali. Czat, dzisiaj streamek potrwa może ze 2 godzinki, może ze 3. Zobaczymy, co będziemy robić. Na razie... Kurde, pić mi się chce, jak ja pierdzielę. Ks, 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 ks. W sumie rzecz biorąc, masz 2 minuty życia, ale w każdym oddechem resetuje ci się czas. Więcej. Bez tlenu wytrzymasz do 5. Poczekaj, w sumie ile wytrzymasz? Czat, ile? How long to survive without oxygen? 4 minuty. Pomiędzy 4 a 6 minut umrzesz. Czyli do 4 minut mózg się jeszcze nie niszczy. No. Ale dziwne, bo rekord... Nie. 8 minut 23 sekundy dla kobiet, 11 minut 35 sekund. Patrzcie, jemu już mózg dawno umarł. Przepraszam, nic nie mówię. Czad, wy w ogóle nie oddychacie. Bardzo, bardzo. Gdybyś miał grać w grę, ale nie miałbyś w jaką, to w jaką byś zagrał? Olisia, co to kurwa za pytania? Gdybym miał grać w grę, ale nie miałbym w jaką? Nie wiem, pograłbym kurwa pewnie w łapki z czatem. Albo... Znaczy, nie wiem... Owca? Lama? Też nie oddychasz. Dobrze. Ostatnio udało się między innymi odnaleźć, skąd pochodzi RL footage z końcówki filmu w dodatku na wykop.pl. Ja pierdolę, naprawdę robiliście research? Zagramy w Squid Game? Moją ulubioną czynnością nie jest oddychanie. Czat, jesteście
Jesteście super, czat. Ej, proszę, nie za... czat, nie, proszę, nie testujcie mojego mózgu dzisiaj za bardzo, dobrze? Ja jestem wciąż zmęczony. Ja będę zmęczony przez następne 2 miesiące. Czy pozdrowię? Nie. Nie pozdrawiam ludzi, bo nie zasługujecie na moje pozdrowienia. Za to wy możecie mnie pozdrowić. Będę wdzięczny. Robiłeś kiedykolwiek parówki w czajniku? Dzisiaj u Zerona była o tym dyskusja. Czat, parówki w czajniku. Ja nie wiem, jak trzeba być amagbą umysłową, żeby zrobić sobie parówki w czajniku. Pomyślcie o tym. Tak samo jak mieszkałem z Naruciakiem, ten chłop legitnie spalił nam czajnik, bo próbował ugotować w nim mleko. Naprawdę. Chłop pierwszy raz się dowiedział, że w czajniku się nie gotuje mleka. On spalił nam czajnik. No pojebany. Gdybym miał mieć dziecko, to jakbym je nazwał? Jeszcze nie powiem, bo to rzecz prywatna. A jak dużo krwi idzie do penisa, to mózg może zostać niedokrwiony? Nie, powinieneś częściej chodzić Steven na biologię. Czat, pytanie. Jak myślicie, jak ludzie jak ludzie zauważyli, albo jak ludzie odkryli, że można pić mleko krowy? Czat. Normalnie ktoś pociągnął za cyca krowy i pomyślał, leci biała rzecz. Nikt nie patrzy? Dobre. Zobaczyli, że małe krowy piją z ich sutów, to myślą, ja też chcę. Dobra, ale potem zaczęli patrzeć na inne zwierzęta, nie? Tu krowca, krowca, a chciałem powiedzieć koza. Połączenie krowy i owce? Koza, przepraszam, czat. Spojrzeli na kozę. Cicho, czat. Nie mam mózgu dzisiaj. Naprawdę nie mam mózgu. Dobra, cicho! Czat! Kurwa! Jesteśmy dorośli! Jesteśmy? Proszę. A jak nie będziesz pić wody, to twój mózg zacznie się kurczyć i odklejać się od ścianek. Dlatego będziecie boleć głowę z braków. Yuma Kikuna! Powiedz, że... Tak! Boże, Yuma Kikuna, przypominasz mi teraz Galów, kurwa, z Asterixa i Obelixa. Że jak, kurwa, grzmi, to niebo spada ci na głowę. Mózg przyklejony do ściany. Gdzieś właśnie słyszałem, że właśnie mózg nikt nie styka się z żadną ścianką w głowie. Źle to brzmi. Nie wiem nawet, czy dobrze powiedziałem. 3 plus 7 razy 6. To będzie 45. Powiedz, że to prawda. Powiedz, że dobrze powiedziałem. Ortografia to chuj. A jak wypijesz za dużo wody, to mózg utonie. Łezowski, masz Game Passa? Chyba mam. Jakie 60? Czat. 3 plus 7 razy 6. Najpierw robimy mnożenie. I potem dodawanie. 7 razy 6 to 42. Plus 3 to 45. No chyba właśnie zemdleję od uderzenia me miejsce między mózg dotyka. No chyba właśnie zemdleję od uderzenia ma miejsce, kiedy mózg dotyka czaszki. Aha, zemdlenie. Aha, dobra. Boże, zakocham twój czat, co pisze. Mój czat jest dzisiaj pojebany. Zagraj sobie w Surgeon Simulator. Tam zobaczymy, czy mózg dotyka ścianek. Jezu, Weza, jaki ty jesteś mądry, niemożliwe. Czat, zadajcie mi jakiekolwiek pytanie, kurwa, odpowiem wam we wszystko. A ja zobaczę na tym, na Game Passie, co mamy dzisiaj. Może wyszły jakieś fajne gry. Czat, nie rzygajcie tą muzyką już, bo kurwa leci od dobrych 20 minut. Czekajcie. Może zmienię. O! Czy to jest dobre? Yeah! Pararara. Param. Pararam.
Mam w ogóle Game Passa? Chyba mam. Zobaczmy, co mamy. Amogus. Battlefield 4, Battlefield 5. Po prostu wszystkie gry na komputer. Czy będą horrory? Możemy dzisiaj obejrzeć. W sumie wyszło parę filmów nowych. Od mojego śmiechu nie słyszę. Chat, o czym wy gadacie? Okej, okay, którą planetę jest Ziemia? Naszą. Paruska zawoda, to piwoda. Czym są pulsary? To są okulary, które pulsują? Jak ludzie odkryli kakao? Nie wiem. Wzięli... Chat, powiem wam jedną rzecz, co mnie zafascynowało. Istnieje taka odmiana kawy. Kopak? Kupak Lowak? Kupak Nowak? Chat, jak to się nazywa? Jest taka odmiana kawy, poczekajcie. Kupa Nowak? Chujowa nazwa. Czekajcie. Kopiluwak, o! Chat, więc jest taka kawa. Kopiluwak, dziękuję, kto to powiedział? Nasim, jesteś mądra? Pamiętam, że jesteś dziewczyną? Albo chłopakiem? Jesteście? Więc, jest taka kawa jak Kopiluwak. Kopiluwak. I, chat, słuchajcie. Sprawa jest taka. Ta kawa to ziarnka kawy połknięte przez zwierzę i wysrane. I ludzie to znaleźli odchody zwierzęce i zaparzyli. Oni tak odkryli, że kawa może być jeszcze lepsza. To jest jedna z najlepszych kaw na świecie. Patrzcie, włączę wam na polski specjalnie. Gatunek kawy pochodzący z południowo-wschodniej Azji, wytwarzany z ziaren kawy, które wydobyte są z odchodów zwierzęta z rodziny łaszowatych, łaskuna palmowego, zwanego popularnie cywetą, a lokalnie luwak. Zjada owoce kakaowca. I potem macie takiego człowieczka. Który grzebie w gównie i to gotuje i mówi: dobra kawa. Widzicie, to chuj z mlekiem. Chuj tam, że ktoś wydymał krowę. Nie, złapał za dymie. Wydmo. Wydym. Kurwa, jak się nazywa cycek? Wydymie? Nie, dymano? Dymie? Czad, mi mózg się kurczy, za mało wody wypiłem. Wymie! Przepraszam, wymiono! No, chuj z wymionem! Chłop parzy gówno, żeby wypić kawę, a my się krową martwimy. Jezu, wymienię mózg, sprzedam tanio mózg, czad. Gruczoł mleczny. Woda. Kurwa, ja nie mam... W lodówce może mam wodę. Poczekajcie, zaraz zobaczę. What the fuck? Jula kupiła mi nową wodę, która nie jest ani żywcem, ani dobrowianką. I teraz, kurwa, nie wiem, czy się obrazić. Jula chyba daje mi coś do zrozumienia. Bo Jula przyszła tu jednego dnia i mi kochana posprzątała w biurze, ale zrobiła mi tutaj zapasy. I kupiła mi... Wiecie, kupiła mi tam jakieś zupki chińskie, żebym przychodzą nocki mógł zarywać spokojnie, albo coś do picia, jakieś ten... I kupiła mi wodę. Mama i ja. Od pierwszych chwil na całe życie. Pierwszy raz to kurwa widzę. Czy ona mi coś chce powiedzieć? Secret message, kurwa? Co? Monka fucking ass. Pierwszy raz tą wodę widzę. Z jakiej to jest rozlewni?
Wyprodukowane przez Wosana. Wosana. Pamięta ktoś Wosana? Jula, czy ty jesteś w ciąży? Nie, ona nie jest w ciąży, spokojnie. Chodzi na siłownię normalnie. Ja wiem, że gdyby wiedziała, że jest w ciąży, to by przerwała na siłownię chodzenie. Pachnie jak woda. Dobry znak. Kurwa. Czad. Woda, mama i ja. Woda źródlana. Oceniam na 3. Wow! Rajdo Juniora! Mordo! Kurwa, my tu gadamy o kawie kopi luwak i dymaniu krów. Nie! Wymionach krów! I piciu wody. Więc dzień dobry wszystkich. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić na naszym chillowym nocnym streamie. I osoba pije wodę. 96 osób. Ciekawe. Dzień dobry, czat. Witam wszystkich od Juniora. Co robiliście u Juniora? Możecie napisać. I krowcy, no tak. Przepraszam. Dzisiaj jestem rozjebany. Ej, skoro olej unosi się na wodzie, to czy jak polejesz nogi olejem, to możesz biegać po wodzie jak Jezus? To jest właśnie rodzaj, kurwa, mojego czatu. Mój czat ma jeden IQ, ale kocham to. Weza, masz pozdrowienia od przyjaciółki Anastazji, która pisze tak serdecznie pozdrawiam z wyrazami szacunku, debil, idol. Wow. Fazmofobię graliście. Weza, chcesz porozmawiać o ideologii seksualności wśród transseksualistów? Wytrzymam mocny bejcik tutaj, kurde. Mocny bejcik. Ale chuj, możemy porozmawiać. Jestem otwarty na wszystko. Czekam, czat. Czekam, czat, na wasze bejty. Ja o wszystkim z wami porozmawiam. Chcecie porozmawiać o religii? Kurwa, powiem wam, co sądzę o religii. Chcecie porozmawiać o polityce? Nie znam się. Chuj, zmyślę coś. Chcecie porozmawiać o ideologiach? Proszę, kurwa. Powiem cokolwiek. To nie będzie miało sensu. Ale chuj, zostanę skancelowany, usunę się z internetu, będę miał święty spokój, kurwa, od tego całego kurwidołka. Dziękuję bardzo. Jeju, jeju. Przestańcie na chwilę, bo już pół pokoju zalałem wodą, bo się śmieję pijąc. Aha. Czy możemy porozmawiać o naszym panu i władcy Marcinie Grzeszkowskim? Kim jest Marcin Grzeszkowski? Czy to jest, kurwa, jakiś znowu ten? Ktoś? O, patrzcie. Czy to, gadaliśmy o tym, Chad Juniora, gadaliśmy o tym, jak ktoś wpadł na pomysł, żeby zjeść gówno łaskuna, żeby odkryć, że w nim jest kawa. Rozumiecie? No bo to jest panu najlepsza kawa, która po prostu po zjedzeniu przez łaskuna jest wydobywana, ziarna kawy są wydobywane z jego odchodów. Ktoś musiał wziąć gówno jakiejś kurwa wydry i to zjeść, nie? Jak na ten temat wpływa system dwójkowy brakujących pierwiastków w tablicy Mendelejewa? Mendelejew to był skurwiel. Słyszałem, że Mendelejew to był skurwiel. Nie wiem, co zrobił, ale osiedlowym, kurwa, tym... osiedlowymi plotkami się rozeszło i chuj, teraz jest skurwiel. Jebać Mendelejewa. Przez niego, kurwa, wszyscy w tym... Wszyscy w szkołach mają przejebane. Bebek sobie olejem polej, tak jak ponton będziesz. Kurwa, już jestem jak ponton. Bo mam tłuszcz pod skórą. E? Botari? Co ty na to? Pierwsze słowo to gówno. No, witaj na moim streamie, Zerd. Czy jakbyś miał albo latać, albo tylko się przemieszczać pod ziemią, to który byś wybrał? Tylko latać. Ale nie mogę odpocząć? Ale to pewnie mogę spać w powietrzu, nie? Mendelejew zajebisty. Hot take. Kontrowersyjna opinia. Ja pierdolę. Gdybyś miał mieć rude włosy, to chciałbyś się na łyso, czy zostawił? A zostawiłbym. Bym challenge'ował całe życie. Dobra, bo miałem zobaczyć Grzeszkowski. Jak się nazywał Grzeszkowski? Grzeszkowski. Mateusz, Rafał czy Michał? Który to był? Jakim srogim pojemem musiał być koleś, który wymyślił, że można zjeść kiwi? Zobaczysz wiszące owłosione jaja na drzewach, pomyślą, rozetnę to ci zje. Ja pierdolę. Marcin. Kurwa, nie ma Marcina. Marcin. Aha, a, wymyśliłeś. Hoj! Marcin, jesteś skurwielem. Przepraszam, nie znam cię, ale ewidentnie nie wyglądasz jak miły gość. Pizza on zir. Jest z Kielc. Z Kutna.
Dobra, przepraszam, obrażam randomowe osoby. Jajecznica to danie z płodów kury. What the fuck, czat! Czat, ile razy wam muszę powtarzać? Ja to zawsze mówię. Jajko kury, które nie ma w środku płodu, to jest zwykłe jajko, niezapłodnione. Czy wy wiecie, kurwa, jak powstają kurczaki? Wiecie, że nie każde jajko równa się kurczak? Czy wy to wiecie? Czy wy to wiecie, czy wy tego nie wiecie? Żelki są robione ze starej kości zwierzęcej. To akurat prawda. Weza uczy i bawi, odcinek 7. Czad, ile razy mam powtarzać? Życie to VR tylko w realu. Wyobraźcie sobie, Wyobraźcie sobie, że ktoś wami gra. Znaczy, żeli nie są wege. Nie są wege. Właśnie, kurwa, czy żelki są... Nie są wege. Bo są z żelatyny, nie? A one są produktem... zwierzęcym, nie? Żelatyna... wege? Question mark? Żelatyny nie jedzą zarówno weganie, jak i wegetarianie, bo jak wiadomo, wytwarza się ją z naturalnego białka zwierzęcego kolagenu, który otrzymywany jest z produktów ubocznych uboju zwierząt rzeźnych, z kości, chrząstek, skóry, kopyt czy piór. No i macie odpowiedź. Sojowa żelatyna. Aż mi się wzdrygło w gardle. Współczuję Devilowi, który ma zjebane staty rozmieścił. A, czat, bo wy nie wiecie. Nie wiem, czy ten... Bo przyszli nowi ludzie. Czat, kojarzycie mojego admina Ojrosa? Proszę, to jest mój admin. Wygląda identycznie, piłem z nim wódkę, to wiem. Proszę. Żeby nie było, więc macie z szacunkiem do mojego tego admina podchodzić, bo on, zobaczcie, tak wygląda. Długie włosy. I tyle, kurwa, różne. No. Więc no, oj, Rostochotuwa. Ty go grałeś, tak? Kurwa, ty wtedy na świecie jeszcze nie było. Weza, ja cię, please, pograj w tego Strategy Simulatora. Chciałbym na VR-ze pograć, ale kurwa, jeden port HDMI se zjebałem. Przez przypadek. Moron jest świadkiem, jak zjebałem to sobie. Nichuja nawet niepodobny? Pierdolisz, Rex! Zazdrościsz mu urody! Pokazać wam, jak Rex za to wygląda w prawdziwym życiu? Czat, to jest Rex. Poczekajcie, kurwa, muszę znaleźć, bo nie pamiętam, jak się nazywał. Jak to się nazywało? Ło kurwa. O, czat. To jest praktycznie Rex. Wy możecie nie wiedzieć, ale Rex wygląda bardzo podobnie do niego, więc proszę też nie krzyczeć na Rexa. No. Ja tylko mówię, wiecie. Ja tylko mówię, kurwa, jak jest, nie? Że wyglądam jak Chucken albo jak Seed the Pokilada. Czat, podeślijcie mi linki, jeżeli myślicie, że ja jakoś wyglądam. Bo mi zawsze mówią, znaczy już to omawialiśmy sekundę temu, że ja wyglądam jak Domagała. Co nie? Co jest chuja prawdą. Chyba, że założę sobie czapkę pomarańczową. Chociaż kiedyś dla pranku ogolę się na łyso. I wtedy zobaczymy. Ale kiedyś jeszcze mówili mi ten... że wyglądam jak... No. Pokój samobójców? Że wyglądam jak on. Kiedyś mi mówili, że wyglądam jak on. Bo miałem długie włosy, czat. Miałem długie włosy. Co nie? I wszystko było tak, wiecie, tak kurwa, byłem taki ten. Taki byłem, nie? Chodziłem, kurwa, cały czas tak głową, kurwa, tak na boku. Tak byłem, tak... A to wkurwia, jak ja kiedyś tak żyłem, ja nie rozumiem. Bez dłoni da się pływać? Da się. Pies nie ma dłoni, a pływa. Mi się wydaje, że wyglądasz jak, nie wiem, czy znasz, Daniel Wieczorek? Słyszałem, że to spoko gość. Wodę z ucha chciał wyjebać. No, praktycznie każdy emos tak robi. Czat! W ogóle! No, mam nadzieję, że ten gościu mnie nie zna. Ale jak jestem w pracy... Nie wiem, Starker, jesteś tutaj? Powiedz mi, że jesteś. Bo w ogóle pracuję ze Starkerem.
znaczy w jednej firmie, w jednym miejscu i tam jest taki gościu, czat, tak, tam jest gościu w okularach, tam chodzi taki gościu, dobra, i bez jaj, kurwa tak. Tak chodzi, cały czas, tylko ma kurwa szpary zrobione na oczy, co nie? Kurwa i idzie, nie? I ma okulary, i kurwa, i cały czas tak robi. Mówię, kurwa, chłopie, tutaj wózki widłowe chodzą, kurwa, ktoś z kartonami łazi, kurczę, normalni ludzie chodzą, wejdzie mu zaraz pod ten. Więc, Samara, no ale gościu, kurwa, wiecie, w ogóle zauważyłem, jakie mam długie włosy. Jeśli zjem arbuza, on ma 93% wody, a moje ciało 60% wody, to czy będę 153% z wody? Browek, ja rozumiem, że jest godzina 23.10, ale mózg aż tak bardzo ci się nie skurczył, mam nadzieję. Zapytałeś o dłonie, nie psie dłonie. Dłonie, ogólnie dłonie. Żeby zrobić kotlety na początek kurczaka, trzeba obtoczyć w jego nienarodzonych dzieciach, a potem w tym... Nie, to nie są kotlety, to wtedy są filety drobiowe. Kotlety normalne są zrobione z... Znaczy, mogą być ze wszystkiego, ale... Cicho bądźcie. Zresztą czat! Czat! Debilku! Byłeś 5 sekund temu, jak mówiłem, że nie każde jajo to kurczak? Każdy kurczak to jajo, ale nie każde jajo to kurczak. Nie z każdego jaja się wykluwa kurczak. Pierdolę. Zobaczcie, jak ważycie 99 kilo i opierdolicie kepsa ważącego kilogram, to jesteście... Kurwa. Rex, bo mnie zabijesz. Dupa kobiety czy dupa... Czat! Dobra, jesteśmy ludźmi wypełnionymi kulturą. Znalazłem Rexa, patrz na Discorda. Czat. Jakim cudem to się tu znalazło? Ale już widzicie. To jest... Nie wiem, jakim cudem Discord się pojawił, kurwa, w tym. W kamerce. Ale ewidentnie widzi. Kozakiem totalnym? No dobra, niech wam będzie. Niech będzie tym kozakiem. To była moja ulubiona bajka. Chyba każdy z was lubił. Każdy z nas chyba lubił, kurczę, ten. Jak wytresować smoka, nie? Czad, nie wierzę, że tyle z was, tyle osób siedzi tutaj, gdzie tylko se gadamy. Fajnie jest, czad, lubię was, jesteście super. I wtedy brody nie muszę zapytać. Ty, Rex, nie potrzebujesz wody. Brody, kurwa. Fikołka jebni, jak płacisz 5 dych, to ci pierdolne fikołka. Nawet na kamerze. Nawet nie oszukam. Też jestem fajny? Kurwa, staram się, czat. Staram się. To jak? Oglądamy horrorki? Czy coś robimy? Mógłbym, wiecie co? Planuję zacząć serię z Minecrafta, ale nie wiem, czy już nie jest to takie... Czat, nie ukrywajmy. Mam 30 lat prawie, za 2 lata. No teraz po 1,5 roku praktycznie. 30 lat. Zaraz będzie. Co nie? Nie wiem, czy granie w Minecrafta to już jest moja rzecz. Co sądzicie, czat? Halo? Dawaj live'a z Elkiem. Elek się do mnie nie odzywa. Osobiście już, nie wiem, chyba pół roku do mnie nie pisał. Więc postanowiłem nie pisać do niego. Nie wiem, czy jest zajęty, czy ma na mnie wyrąbane. Czy się na mnie pogniewał. Nie napiszę do niego, dopóki on do mnie nie napisze. Ty to byś pograł w jakąś Tibię. Czat! To jest, kurwa, pomysł na streama! Tibia! Uczymy się grać w Tibię! Ne? Czat! Rex, dajesz najlepsze, kurwa, pomysły. Siema, Proxima, uwu. Nie?
Ja mam nikomu niepotrzebną ciekawostkę na Google. Jest strona, na której można kupować fetę. To jest legitnie na Google, bez bana i w ogóle. Ta. Nie, proszę, zabiję się. Tak, najlepsze pomysły to gramy w SOT. Nie, nie, co ty... Nie wiem czemu, ale granie w Sea of Thieves zawsze wymaga u mnie tyle, kurwa, emocji. Nie, nie emocji. Czego wymaga? Nie pamiętam. Czegoś zawsze wymagało. O, bęgier. Amfeta, nie będę tego czytał. Ej, admini, nie dawajcie tego linku. Nie, usuńcie ten link. Bo ten... Znaczy, nie banujcie chłopa, tylko linku nie wstawiajcie. Zagraj w Maca na streamie za darmo. W Maca? Czat. Uwaga, o, czat! Kontrowersyjna opinia. Kontrowersyjna opinia, alert! Czat! Czat, 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 czat! Czat! Kontrowersyjna opinia, czat. Dobra. Kurwa, to nie są... Dźwięk alarmu potrzebuje najzwyczajniejszy. Niech będzie. Słuchajcie! Drwal z McDonalda jest chujowy. Jadłem dzisiaj to gówno. Powiedziałem, dobra, wszyscy tak zawsze srają się na temat tego drwala. Mówię, jak chuj, spróbuję. Spróbuję drwala! I dobra. Jula też się nie mogła doczekać. Mimo, że chodzi na siłę, powiedziała, dobra, wszyscy mówią o drwalu. Ona wzięła sobie z żurawiną, ja sobie wziąłem na ostro, czyli tego spicy i te kręcone frytki, które... No, frytki, kurwa, trochę większe frytki. Fajnie. No co, ujebałem się, kurwa, tym kotletem serowym. Tu mi wszystko ściekło. Ostre to znaczy, że po prostu walnęli mi dwie papryczki jalapeno, czy tam cztery, pokrojone. I to jest, kurwa, wielka, wiecie, za to zapłaciłem 2 złote więcej. Zajebiście. Daję drwalowi, naprawdę, daję drwalowi solidne 3, może 2,5 na 10. To jest tak przeciętny burger. Tak przeciętny burger. Julce smakował. Oczywiście, że Julce smakował. Jula lubi żurawinę. Kurwa, żurawina ją przekupnęła. Dałbym mniej, ale są gorsze burgery w McDonaldzie jeszcze. Wiecie, jaki burger mi najbardziej smakuje w McDonaldzie? Kurwa, ten za złotówkę, ten cheeseburger tani. Naprawdę. Znaczy, nie wiem, ile on kosztuje, 5 zł? Bo kupię sobie 3 takie i naprawdę, czuję, że się najadłem. Z kolą? Kurwa, na kacu? Kurwa, dobre. Zrobione. Crispy chicken jest dobry. Czat, zawsze wybiorę. KFC numer 1. KFC. Supremacy. KFC Supremacy. Co ja mam z tymi, kurwa, włosami? Gdzie tu jest włos? Tu jest włos. Average burger enjoyer. No. Tak, on jest, kurwa, najlepszy z tych wszystkich gówien. No. Widzę, że ten. Elek równa się 0, 0 równa się Chucken, Chucken równa się Weza, Weza równa się... Nie ma, kurwa, mnie równemu nikomu. Ja jestem jedyny w swoim rodzaju! Czat, powiedzcie mi innego youtubera w Polsce, który chociażkolwiek ode mnie kopiuje. Albo od którego ja kopiuję. Powiedzcie, nie ma takiego. Za granicą może. Ja jestem, kurwa, ja jestem gwiazda. Nie, żartuję, nie jestem gwiazda, ale lubię tak, lubię Julę tak wkurwiać, lubię Julę denerwować, podchodzę do niej i mówię, jak to jest żyć z gwiazdą, bo nie chcę nic mówić, ale jestem gwiazdą. Karolek? Nie, kurwa, bo, dobra, gejzer, chcesz bana, gejzer? Nie, debilku, chcesz bana? Eleven lepszy od Łezy? No to już osobista opinia. Ja moim zdaniem jestem lepszy od samego siebie. To wbijaj na podcast, jak jesteś gwiazdą. Ale ja nawet nie znam tego chłopa.
Jesteś w chuj podobny do ludzi z pokoju wytrzeźwień? Dla tego gościa z pokoju wytrzeźwień, nie pamiętam jak on się nazywa. Chyba jestem za małym fejmem, bo zapytałem się go, czy chciałby, żebym u niego tam wbił i pograł. Nigdy nie odpowiedział, wręcz mnie olał, więc... Dawid, aha. Znaczy nie, czat, nie zrobiłem, że wiecie, że chłop co żygał. Tylko po prostu na pewno nie jestem podobny do Karolka, kontentu szczególnie. Wojtek jest miły? Znaczy nie ukrywam, większość z nich pewnie jest miła. Pa 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 ra, pa pa pa. Czad, dzisiaj zrobiłem bardzo szaloną rzecz. Jak wiecie, Black Friday był wczoraj. Jeszcze są przeceny. Co oznacza, że wszystko jest taniej. Dzisiaj ze szwagrem i moją narzeczoną pojechaliśmy do centrum handlowego. Pomyśleliśmy, kurwa, ponieśmy się, zanieśmy się. Nie, dajmy się ponieść. O, tak się mówi. Znaczy, Dawid mi olał i ja się tym nie martwię, tylko po prostu, wiecie. We kidnapped you, rozumiesz to? Average Karolak Enjoyer. Nie, kurwa, Adamczyk Enjoyer. No, i czat, słuchajcie. Powiedzcie mi, jakim cudem, jak idziecie do Rossmana, idziecie do Rossmana. Kojarzycie moment, jak idziecie do Rossmana. I macie, kurwa, wystawę perfumów, nie? Macie, kurwa, 6 półek perfum. I prawie wszystkie. A nie, prawie żadna nie ma testera. Wkurwiające, nie? Relatable? Relatable. No, więc wkurwiłem się, bo szukałem nowego zapachu dla siebie. Bo wiecie, jak w pracy dostaję, kurwa, notki, że pachnę od cichy wielbiczelek, że pachnę, kurwa, jak związek chemiczny, więc... Więc, słuchajcie, postanowiłem, bo szwagier i tak sobie chciał kupić perfumy. Mówię, polecę mu coś fajnego. I ja zazwyczaj kupuję sobie perfumy od Paco Rabanne. Kiedyś kupowałem miliony, co nie, praktycznie żyłem milionami. Bardzo dobre perfumy, ogólnie. Paco Rabanne. Te sobie zawsze kupowałem. Jeżeli chcecie pachnieć jak Weza, o, to kupujcie sobie to. Fresh, kurwa. Żartuję. Te. Zawsze te kupowałem. Tak. O. Te zawsze kupowałem. Najlepsze perfumy. No joke. Ale teraz nie było. Wycofali to. W ogóle w Rossmanie tego nigdy nie ma. Wyglądam jak Menel? Wiem. To jest taki w sumie ciągnący się żart, że jestem Menelem, więc jak ty to mówisz, to już nie jest takie śmieszne. Więc nie było tego. Nie znam innych zapachów. Znaczy znam jeszcze Jup. Jup jest dosyć fajny, fajnymi perfumami. Też polecam. Ale nie było. Nie było mojego Paco Rabanne. Łeza kurwa zesrany, bo nie wie co brać. Szwagier też nie wie, bo już nie mam co mu polecić, bo jednak jestem ubogi, jeżeli chodzi o naukę perfumerii. Znalazłem sobie to. Paco Rabanne... Nur... Coś tam Nur. Poczekajcie, zaraz zobaczę. Te! Kupiłem sobie te. Chuja za 600. Już nie kosztuje 600. W Rossmanie kupiłem to za 130 zł. Czat! Kupiłem to, nie wiedząc jak to pachnie. Wydałem 110 zł, 120 zł na perfum, który nie wiem jak pachnie. Czat, nie wydałem tyle. Obiecuję, że nie wydałem tyle. Proszę was. Myślcie. To jest 200 ml. Standardowa, znaczy to było przecenione z 240 na 120. Więc spokojnie. Kupiłem to, wydając 140 zł, nie wiedząc jak pachnie. Czad, zrobiliby się taką szaloną rzecz? Za 600 zł, ja sobie nowe życie ustawię. Czad, za 600 zł, to ja sobie kupię pół deski bidetowej. Więc kupiłem to. I kurwa, nie podoba mi się zapach. Za chuj mi się nie podoba zapach. Pachnę jak kurwa, jak krem Nivea. Jakbym się cały wysmarował krewem Nivea. Ale tak po godzinie noszenia tego perfumu. Ale ty wariatuńczo jesteś. Ale kurwa, tak po dwóch godzinach ten zapach tak został i Jula, moja narzeczona, mówi, kurwa,
Nawet ładny ten zapach. Ja codziennie idę do rozmanę się za darmo psikam testerami. Kurwa, to jest jakiś sposób życia. To jest standardowo idziecie, pani Bożenka przy kasie, dzień dobry. O, witam panie Mareczku, panie Mareczku, kurwa. Tosterki? Tak, tosterki. Nie, żeby była przesena, ja się dziwię, że pani kasjerka miała cierpliwość. One muszą mieć cierpliwość. Pachniesz jak Weza. Pachniesz jak odnowiony Weza. Czad, a wy się kurwa dziwicie. She said she was. Krowca. Zamówiłeś to przez neta? Nie, w Rossmanie było. Praktycznie w każdym Rossmanie jestem pakowany. I powiem, że pierwsze reakcje z tego perfumu były chujowe, naprawdę. Pachniało, jakbym kurwa 4 godziny siedział w jakimś kadzidle. Co nie? Nie no, psiknąłem się tym. No powiedziałem, kurwa, za perfum oryginalnie za 240-250 zł, no nie musi, nie, na pewno nie pachnie źle. Więc kurwa poleciałem od razu z tym. I to był taki moment, to był taki moment, kiedy robię psz, 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 nie? I potem i zacząłem kurwa to strzepywać z siebie, nie? Bo pachnąłem kurwa jak krem Nivea albo jakieś kadzidła, nie wiem. Ale po 2 godzinach tak wychodzę z auta i poczułem się, sam się poczułem. I było takie, nie no kurwa, w sumie nie jest złe, nie? W sumie nie ma tragedii, więc... Kurwa, jakby pająka miał na sobie. Te papierki, gdzie się psika wkładasz pod koszulkę i załatwione. What the fuck, tak można? What the fuck, tak się robi? Poczuł się Bogol. Czad, ja wam obiecuję. Te perfumy nie były takie drogie. Ja kupiłem je, bo właśnie były w chuj tanie w porównaniu do innych. Bo nie chcę kurwa się psikać jakimiś Bondami albo jakimś Jaguarem, kurde, za 40 zł. Jeżeli mam mieć perfumy... Zobaczcie, ja jestem człowiekiem, który ma wyjebane w modę. Ta bluza, kupiłem ją w Pepco za, nie wiem, 26 zł, czy tam 30 zł. Naprawdę. Spodnie, czad! Czad, te spodnie, kurwa, chuja, nie widać, ale czad, te spodnie dziurę tu mają, tutaj dziurę sobie zrobiłem w kroczu, przepraszam, że musieliście to widzieć, ale ja kurwa zapomniałem o tej dziurze i poszedłem w tym do tego, rate my outfit, kurwa, proszę, bluza 30 zł, Pepco, spodnie, nie wiem, 60 zł, kurde, buty, chyba za buty najwięcej wydałem, za jakieś kurwa, ała, skurcz, czekajcie, za jakieś Adidasy, kurwa. Skarpety? Nie, jakie mam skarpety? Jakieś z House'a, kurwa, za 20 zł. Czad, bokserki jakieś Tesco kupiłem. Ja nigdy, kurwa, nie wydaję na siebie za dużo pieniędzy. Naprawdę. Chcę wyglądać... Nie chcę wyglądać, kurwa, jak jakiś snob. Nigdy. Bo jakoś się, nie wiem, jakoś się, kurwa, super nie czuję, jak chodzę, kurwa, w jakimś Supreme'ie, albo nie wiem. Ale jeżeli chodzi o perfumy, jeżeli chodzi o zapach, to ja mam kurwa świra na tym punkcie. Ja nie potrafię, jeżeli czuję kurwa jakąś podpaszną kurwa, wiecie, toksynę u mnie, to ja spierdalam do domu. Ja mogę w środku pracy kurwa jechać. Ja nie mogę tak żyć, kurwa. Więc wiecie, jeżeli chodzi o perfumy, tym bardziej, że to jest wydatek raz na ile? Na 4 miesiące, na 3 miesiące. Wywar z ogórków kiszonych, tak. Wywar, kurwa, ze śledzia. Lepiej wydać na jedzonko. Dokładnie! Bo wtedy i tak, kurwa, ciuchy co chwilę kupujesz, bo muszą być większe i większe. Wiecie, o co chodzi. Nikt Weza. Majty mam z Tesco. Kurwa. A to ty nie jesteś bezrobotny? Czad, ja mam działalność. Dziękuję bardzo. Od marca jestem dzielnym, kurwa. Wiecie co? Czad, mam księgową. I zarabiam tak mało na tej działalności, że kurwa ZUS zżera pół mojej wypłaty. I mówię... Dobra, nieważne. Ja mam kupione perfumy od jakich 15 lat, a mam 16, więc nic do nas nic ująć. What the fuck? Co ty się wycierasz w pocie swojej matki? What...
Co to kurwa za tekst? Przepraszam, chujowy tekst. Przepraszam, wybacz matki. Ała, jestem zjebany, przepraszam. Przepraszam. Podoba mi się, że stream trwa godzinę, a my się dobrze bawimy, nawet nie grając żadną grę. Chat, ja was przepraszam. Wywar z matki. Mateczny. Wiecie, że ja się dowiedziałem jakieś 2-3 lata temu, że kurwa mać, słowo mać pochodzi od słowa matka. Normalnie ludzie codziennie krzyczą kurwa matka. Kurwa matka. Znaczy nie, no teraz wiem, ale no nie wiedziałem przez długi czas. Bo polski naród jest właśnie taki mądry, że kurwa używa słów, których nie zna znaczenia. Jestem przykładem tego. Maciek, co gotujesz? Wywar z matki. Oskarek, witam. Dziękuję za bicika. Za Biblę Trumpa. Na następnych streamach na Twitchu ma być więcej takich rozmów? Dobrze. Kurwa mać, czyli to samo co skurwysyn. O! O, rzeczywiście. Ale mówicie szyfrem. Powiedz kawał. Czat, mój teść pierdolnął największego suchara. Na początku wyszło tak, wyszedł na mega kurwa szowinistę. Ale nie wiem czemu, to jest mega suchar kurwa, typowy tatusiowy żart. Czat, jaka jest różnica? Nie, czat, czy widzicie różnicę? Czy wiecie jaka jest różnica między kobietą a świnią? Świnia ma więcej stóp. Therefore, świnia jest lepsza, tak? Aha, dobra, dobrze, Ojros. No i goście odpowiedział, bo zadał to jakiemuś gościowi pytanie, nie? Czy wiesz, jakie są różnice, czy znasz różnicę między kobietą a świnią? On powiedział nie. No to mój teść powiedział, no to chujowo, to się nie pomyl w przyszłości. Będziesz wołał kobietę. I świnia. To było śmieszne wtedy, czat! Spierdalajcie, dobra. Ale ty masz przygody. To nie było śmieszne, czat. Przepraszam was za to. Comedy Gold. No nie wiem, no wtedy kurwa. To nie było tak. Czat, to nie było tak, że kurwa zdechłem ze śmiechu, zrobię. Łahaha! Kurwa, kurwa! Łahaha! Łahaha! Łahaha, nie? Tylko, że zrobiłem takie typowe chrumknięcie, takie... Dobra. Nie? Weza, mam dla ciebie żart. Dlaczego mały Weza płacze, bo złamał... Dobra. Dobra, browek. A ty wiesz, jaka jest różnica między pszczołą rudym, a rudym jaka? Jaka? Debilku, jaka? Nie bzyka. Czat. Łeza, jednak jest ta świnka z żartu z chrumkania. Jezu. Od kiedy stream jest? Stream trwa godzinę równą. No, dobra. Czy jeszcze jakieś przygody mi się zdarzyły, czat? Czy jeszcze jakieś przygody mi się zdarzyły? Tak! Generalnie to jest taka rozmowa, wiecie. Powiedzcie mi, a propos zapachu ludzkiego. Powiedzcie mi, jak byście się czuli? Albo z której strony wolelibyście być? Bo już mówię któryś raz, ale chodzę do pracy. I tam się przewinął temat odoru podpasznego. Wywar z pachy. I wyobraźcie sobie, że jesteście liderem jakimś, albo menadżerem. I macie pod sobą pracowników. Dobra? I nagle przychodzi skarga z innego pracownika, że... Od pracownika numer jeden, że pracownik numer dwa jebie. I tak. W której sytuacji wolelibyście się postawić? Jeżeli jesteście z wyrolami, to znam odpowiedź, ale jeżeli jestem takim ja, przykładowo, nie potrafiłbym, kurwa, w miły sposób powiedzieć komuś, że jebie. Bo nie da się. Bo się mówi po prostu, że jebie. Ale czy wyobraźcie sobie, że jesteście tą osobą, która jebie. Dobra?
Jesteście w środku pracy. Nie wzięliście, zapomnieliście dezodorantu. No, zdarza się każdemu. Ja też miałem dni, kiedy zapomniałem najzwyczajniej dezodorantu. I no i kurwa, i tak staracie się, przyciskacie te ramiona kurwa do ciała i chodzicie tak, ale no czasami coś ucieknie. I podchodzi do was lider, co nie? Albo kurwa inny pracownik nawet. Jak chujowo możecie się czuć, jak ktoś wam powie, słuchaj, przeszkadza innym pracownikom to, że tu jesteś ze względu na to, że kurwa jebiesz. Ja bym chciał być menadżerem i więcej kasy i można mówić ludziom, że śmierdzą. Oj, Ros. U mnie w pracy jest typ, który jebie tak capi, że prawie że zemdlałem. I znalazłem sobie znajomych tam, wiadomo. Ja w prawdziwym życiu mam znajomych. I słuchajcie, czat. Jest nas czworo. I mój znajomy jest chyba najodważniejszą osobą na świecie. Bo jeden z nas lekko, wiecie, wydalał zapach. I kolega numer dwa, kolega numer jeden pachniał, kolega numer dwa powiedział, ale ktoś z nas jebie. I to był jego, kurwa, mind trick, kurwa. Bo on zrobił najpierw tak. Sprawdził, czy to nie on. Co nie? Zrobił... Nie, no to nie ja, to nie może tak być. To nie ja, sprawdziłem siebie, to nie ja. Mówiąc, że ktoś z nas jebie, brałem się pod uwagę. Ale to ewidentnie nie ja. Daniel, czyli ja, podnieś pachę. Ja kurwa mówię, tak, bierz kurwa, wącha ile chcesz. Mówi, wkłada kinola. No nie ty, co nie? No i wiadomo, bo wiedzieliśmy kto. I mówi, ty. Damy mu na imię Marek. Marek, twoja pacha. No mi wsadził nos pod pachę, to musiał i kurwa tamtemu wsadzić nos pod pachę, ale tam już wiadomo, co go czekało, nie? Więc kurwa się zaciągnął, co nie? Kurwa łzy, kurwa to mu strzelał jak z armaty, ale powiedział, Marek, ty jebiesz, nie? Ale wiadomo, już tak bardziej w luźnym, tam nie było złych intencji, wiadomo, złych emocji w tym, więc Marek powiedział, no kurwa, wiecie... Zapomniałem dzisiaj antyperspirantu i kolega numer dwa mówi, nie martw się, stary, nie martw się. W aucie mam antyperspirant, kurwa. Mamy cię pokrytego, kolego. Ty się nie martw, przetrwaj do przerwy. I mówię, takich ludzi potrzeba w życiu, kurwa. Takich ludzi, czat. Zawsze trzeba bronić, a nie, kurwa, krzywdzić za to, że ktoś zapomniał. Daniel, podnieś pachę. Kurwa, tak... Brzmi jak reklama Rexony? Chat, Old Spice używam. Mówię wam, chat. Więc jeżeli zobaczycie, że ktoś śmierdzi, nie... Chat. Ja podziwiam mojego kolegę za to, że to zrobił. I ja postanowiłem, że jeżeli zauważę, że ktoś pachnie źle, to nie pozwolę, żeby ta osoba chodziła i śmierdziała przez cały czas. Dobra? Wezmę ze sobą, kupię specjalnie, kurwa, sztywcie, nowy antyperspirant. Ja go nie będę używał. I to nie będzie chamskie. To nie będzie chamskie. Zrobię tak. Jeżeli ktoś będzie źle pachniał, powiedzmy, ale jestem zmuszony, żeby z nim pracować. Dobra? To nie jest tak, że osoba, która przejdzie i źle zapachnie. Nie będę za nim gonił, kurwa. Śmierdzisz! Nie. Jeżeli będę zmuszony z kimś pracować, powiedzmy dzień pierwszy, i osoba śmierdzi. Co nie? Ma pecha, ma zły dzień. Zaprzyjaźnię się. Nie dam sobie poznać, kurwa, nie wiem, zapcham kurwa węglem, nie wiem, czymś nos, żeby przetrwać. I po pewnym czasie powiem, ej, czujesz to? Kurde. Nie, to nie ja. Ej, jebie. No i nie wiem, spróbuję, nie znam kurwa tej taktyki właśnie. Potrzeba więcej osób, ale ej, czy to ja tak? To chyba... Kurwa, myślałem, chyba się spociłem. Ale nie, to chyba nie ja. To ty? Ej, chcesz antyperspirant? Bo właśnie mam ten. Mam nieużywany, chcesz? I wiesz, i uratuję mu kurwa życie. I on potem, wiecie, postawi mi kolację. Ślub, dzieci, takie sprawy. Ja i Marek, szczęśliwa para. Ja bym nie miał odwagi. Trzeba. Ej, mam antyperspirant w swoim wanie. Ej, stary.
Kokorze, jak to baba będzie? Bo jak kobiecie? Mi się wydaje... Właśnie. Czat. Jak to zrobić, jeżeli to jest kobieta? Jak zwrócić dziewczynie? Bo nie ukrywajmy się. Nie ukrywajmy. Zdarzają się też dziewczyny, którym czasami odorek spod pachy wyleci. To jest, kurwa, na dłuższą metę. Bo facetowi powiesz. Facetowi powiesz, moim zdaniem. Błagam, jeżeli jesteście dziewczyną, nie mówcie facetowi, że jebie. Ja pamiętam, w technikum. Byłem w technikum. Była jedyna dziewczyna w klasie. Jedyna dziewczyna w klasie, kurwa! Konkurencji w chuj! 30 chłopa! I ja z nią zagadałem! I jedna z pierwszych zdań, którą usłyszałem... Czuję cię. O ja, kurwa! Ała! Ała, umarłem! Rozumiecie? Więc... Nie, dziewczyny! Proszę! Niech inny facet mu to powie. Wy tego nie mówcie. Proszę. Dobra? Niech facet, jak facet facetowi powie, to nie boli tak bardzo. Więc też myślę, że jeżeli ja odkryję, że któraś przychodzi dziewczyna, koleżanka powiedzmy, z pracy, no, ten, to ja nie jestem w pozycji, żeby to powiedzieć. Muszę znaleźć, kurwa, jakąś inną dziewczynę, mimo że w naszej grupie jest jedna dziewczyna, muszę jakąś inną dziewczynę przytoczyć, i niech one, kurwa, się wywąchają same, nie? Kurwa. Nie wiem, czy czuję, że takie myśli mam, kurwa, tylko ja. Czasami. Jak psy, tak! Tylko niech zacznę od pach. Dupa to już wisz, wiesz, w własnym zakresie. Ja mam odwrotną sytuację. U mnie jest dwóch chłopaków oprócz mnie. Na dodatek w liceum, ale profil podobno nie jest oblegany przez chłopaków. Co ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Co robisz? Kuzyn Moron zawsze da pomocną radę. Czuję twój swąd! 2 metry stąd! Spierdalaj, ziom! Won! Czuję twój swąd! 2 metry stąd! Spierdalaj, ziom! Stąd! Nie, won! Kurwa, źle powiedziałem. Zjebałem za drugim razem. Nieważne. Rapopocie łen. Ja kiedyś koleżance powiedziałem, żeby się umyła, bo wali jak 150. Nie mów tak! Nie mówi się dziewczynie! Mówię! Taka etykieta musi być stworzona. Zapachowa. A? Przykładowo, o! Lubię zrobić taki trik. Jeżeli zdarzy mi się, bo właśnie raz mi się w pracy zapomniało zrobić pach, to ja do tego, pamiętacie tego kumpla 2? Nie dałem mu, kurwa, się poznać. A? Zrobiłem trik, że sam powiedziałem, że jebie. A? Powiedziałem, kurwa, ale ja jebie. Ej, kolego 2. Masz antyperspirant? A mój, kurwa, stary, dzięki, że... Dzięki, on mi podziękuje. Dzięki, że nie musiałem ci tego mówić. Outstanding move, dokładnie. Checkmate, kurwa. Ale ja z nią w aucie jechałem i tylko ten odór nasilało. Czyli wsiadła z tobą do auta koleżanka, zaczęło jebać, a wy w trakcie drogi, ty w trakcie drogi jej powiedziałeś, że jebie? Ty, kurwa, chcesz żyć? I potem co? Reszta jazdy. Wyobraź sobie, macie nawet pół godziny, czy tam godzinna jazda. I powiedzmy 10 minut w trakcie jazdy, ty mówisz, jebiesz. Cisza. Kompletna cisza przez resztę godziny. Przez godzinę jazdy. Ona wtedy by się... Aha, dziękuję. Prym, kurwa. Ale im więcej masz włosów pod pachami, tym gorzej. Właśnie, dlatego nie zrozumiałem. Któryś, to nie był mój kolega, ale jakiś ziomek mi powiedział, czemu golisz pachy? No co, czemu, kurwa, gole pachy? No gole, kurwa, żeby nie jebać, bo to się osadza na tych włosach, kurwa, śmierdzących kudłach. Jestem gruby, to się osadza wszystko na wszystkim. Ja muszę dbać. Nie, nikt bardziej nie musi, nie może dbać, kurwa, o siebie, jak gruba osoba. Mi się wydaje. Mówię to jako gruba osoba, oczywiście.
Golenie pach czy jest to pedalskie? What the f- to był Nasim, to był sarkazm od Oirosa. Spokojnie. Grubi górą! Potwierdzam jako gruba osoba. Nie, znaczy... Czat, to jest kwestia po prostu tego, że musimy wziąć pod uwagę, że no osoba większych kurwa gabarytów, no poci się trochę więcej, nie? Więc rozumiecie. Ja nie mam pach, kurwa. Moje ręce po prostu, moje ciało się tak zawija, co nie? I nieważne, czy jestem tak, czy tak, to zgięcie nie istnieje. Ja po prostu tak cały czas, o. To jest najbliżej, jak moje łokcie mogą dotknąć mojego ciała. O, tak najbliżej moje łokcie mogą dojść do mojego ciała. Jakim cudem? No, nie wiem. Gruby ma jeden fajny plus. Z tankiem nikt nie będzie zacierać. Dokładnie. Czatko, że problem jest taki, że ja nie jestem wystarczająco tankiem. Wiecie, o co chodzi. Ja może jestem troszkę gruby, ale bym nie powiedział, że jestem kurwa jakiś taki dosadnie wyjebany. Chyba, że zrobię tak, kurwa, i tak będę chodził, to może, ale tak normalnie to... Nie wiem, no nie powiedziałbym, że jestem gruby, znaczy wiecie, mam zajebistą dupę i trochę bebzola. I może nogi są trochę takie, wiecie, tęgie. Ale no... No i czasami cyca, jak kurwa mam koszulkę za ciasną. Ale mi się wydaje, że z inną grubą osobą bym przegrał w pojedynku. Pokabica? O. Seksowny jak zwykle? No, kurwa. Dziura w spodniach, dziura na skarpetce. Tank, że czołg? No tak, jak w grze. Jak w grze masz tanki, nie? Dzień dobry, Wezur. A, wieczór. Dzień dobry, wieczór. Witam, Keno. O, czatuwa. Czatuwa, czatuwa. Co robimy? Czat, zapodajcie jakiś ten. Ja się napiję czegoś. To zakończyło się na tym, że nawet się z tego śmialiśmy. Poznam ją od dzieciństwa, aha, i nieraz jej tak mówiłem, ale nigdy to przenigdy jej nie wyzywałem i jej nie uderzyłem. Diablosan! Trochę kurwa mnie martwi, że musiałeś podkreślić, że ja jej nigdy nie uderzyłem. Ja jej nigdy nie uderzyłem, ale na pewno jej nie uderzyłem. Szachy, ruchanie, what the fuck, Janox. Jak tam moja życie, egzystencja? Trochę chujowo, ale daję radę. Jako profesjonalny kapłan z gildii grubych ludzi, myślę, że jesteś co najmniej magiem tłuszczu level 6. Czy mam 500+? Za co? Ja nie mam dzieci. Ja nie uderzyłem świadomie. Ja nie uderzyłem mocno. Takie samo jak ta, jak była żona tego, Johnny'ego Deppa powiedziała, ja cię nie uderzyłam! To było z plaska. Ja cię plasłam. Ja cię... Chciałem lekko. Tylko nie mów mamie. Weza jest dzieckiem. A, i ta, 500+ na siebie, kurwa, biorę. Tak, mam teraz 140... 140 dzieci w czacie. Ojeju, jeju, czator. Czat, muszę się wam pochwalić. Podjąłem poważną decyzję życiową. Poważną decyzję życiową podniosłem, doniosłem, postanowiłem. Zmienię portfel. Wydałem 6 dych na portfel. Bo kojarzycie, jak reklamowali kiedyś youtuberzy takie stalowe portfele? Kurwa, nie pamiętam, jak to się nazywało. Ridge Wallet, czy coś takiego? Kurwa, kupiłem podróbę za Allegro. Kupiłem podróbę i ten, tak to wygląda, co nie, tu się wkłada karty, co nie, to jest coś takiego, tutaj widać kartę Santandera i ten, dwa razy złamałem sobie już paznokieć na tym i tak, generalnie jak macie tutaj tą wnękę, to powinno się nacisnąć, kurwa, co nie, naciskasz i wychodzą karty, co nie, tylko że kurwa tych kart mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 7 kart mam w środku. I teraz tak. Jak ja mam, kurwa, wyciągnąć to? Za każdym razem muszę wyciągać wszystko. Kurwa, jak talię kart, kurwa, przekładać, przewijać. Tak. Wziąć mój dowód, albo, kurwa, nie wiem, kartę bankową. I co?
I potem, zobaczcie jak to się chujowo wsadza. Poczekajcie, wezmę z Orlenu, o, żeby nie było widać moich detali. I patrzcie, tutaj... Dobra, dzień dobry. I patrzcie, jest coś takiego, nie? I to trzeba, kurwa, za każdym razem... O, tak. I się, to kurwa, no właś, kurwa, właś, kurwa. O! Dobra, weszło. Weszło. Pierwsza, kurwa, karta weszła. Kolejna karta, czat. Widać tu mój pesem z tej strony? Nie. Więc... tu jest... W ogóle mam tu jakiś adres albo coś? Tylko numer karty. O, numer dowodu tylko zakryję. Patrzcie. To jestem ja. Dzień dobry. To jestem ja. Dobra, więc wkładam to teraz. To jest najgorszy, kurwa, portfel! Daniel Jan, no nie śmiejcie się. No nie mogę tego wsadzić, czat, zjebaliście mi portfel teraz. Muszę to rozdziawić ręcznie. Kurwa, po co ja wam pokazuję rzeczy, jak to się tak ma kończyć? A ta muzyka mi nie pomaga. Dobra, więc mam w połowie portfel kartę założoną. I teraz muszę to tylko... Ja pierdolę. Haha! Więc mam taki portfel, czat, widzicie. I teraz tak, jak ja to robię, jak ja to załatwię... Czy, o czym my gadamy? Czemu my gadamy o portfelu? Dobra, więc ja zawsze muszę paznokciem... Nie mogę, kurwa, paznokci. A dzisiaj, wczoraj obciąłem paznokcie. Kurwa, a teraz muszę zawsze... Muszę się upewnić, że moje najważniejsze karty są na brzegu, czyli bankowa i prawo jazdy. Teraz, kurwa, chujowo wsadziłem. Ale muszę paznokciem, co nie, trzymać i paznokciem tylko podważyć i pociągnąć. I chuj, wszystkie wychodzą! Pierdolona portfel! Gówno! Nikt się nie okradnie, bo nie będzie się chciało tego wyciągać. No, 0 na 10. Ale jeszcze drugi myk. Chcę mieć, kurwa, pieniądze tutaj. Kurwa, jak ja tu drobne wsadzę. Haha, nie mogę mieć drobnych. Chuj mi w dupę. Więc wszystkie przykładowo, powiedzmy, tutaj mamy na Bubble Tea kartę, kurczę, jakąś podarunkową. Tu mam do zwierzęcego sklepu, kurwa, kartę klienta. Mam tutaj taki myk. Się zastanawiam, na co to jest? Haha, ding dong. Co nie? Tylko, że teraz to jest za długie. I mi się, kurwa, wszystko tu wygina. 10 złotych? Patrzcie, milioner, kurwa, pieniędzy. Ding dong. Widzicie? I tak wygląda mój portfel teraz. To jest mój portfel. Wygląda, kurwa, jakbym tu... Jakbym miał wszystkie karty i sobie, kurwa, gumką zwinął, to było... by to samo. Jestem zły. Tragedia. Ale właśnie upuściłem portfel i zrobiłem dziurę w biurku. Więc może jako broń będzie dobre. Z gumką by było łatwiej. Szwagier pracuje w tym, w jakimś zakładzie bukmacherskim i zobaczył, że jeden z gości wszystkie swoje karty, wszystkie dowody ma w paczce po papierosach. To jest stonks pomysł. Nikt ci nie zajebie fajek. No po co ci fajki ma zajebać? Wygrana? Wygrana. Smort. Kup sobie lepszy portfel, na przykład taki nowy przed 8 lat. Właśnie... 2 lata, 3 lata temu dostałem taki fajny skórzany i chciałem go zmienić, bo nie lubię takiego napchanego, kurde, portfela. To późno spać trzeba. Czat, to jest jedyny dzień, kiedy mogę posiedzieć do późna. Przez ostatni miesiąc chodziłem spać o... albo o 7 rano, bo pracowałem na nocki, albo kładłem się spać o 20, żeby się obudzić wypoczęty. Ja dzisiaj mogę posiedzieć trochę dłużej, więc proszę, dajcie mi to! Zresztą, co jest w tytule? Mama mi pozwoliła. Chyba, że Mendel mi zaskosi, no tak. Patrzę tam karty. Mówię, stonks kompletny, kurde. Ale czy mam z wami jeszcze o czym pogadać? Czy oglądamy sobie już ten straszne filmy w internecie? To dawaj, stary, się zgrywamy, na co? O, ty kulis, właśnie wysłał wodę. Można pofilozofować? Mam karty. Happy Weza Noises. Karty w paczce pełno trzymaj. O. Zagraj w moka. Czat, ja nie wiem, czy się dzisiaj zgupię. Ja dzisiaj
Czat, my tak rzadko teraz streamy robimy, że naprawdę, ile my teraz robimy streama? Półtorej godziny. I takie gadanie jest zajebiste. Naprawdę. Mogę się naprawdę... Czuję się wypoczęty? Nie wiem. Bo jestem sam w pokoju. Więc mam wolne. Więc się zgadajmy. A ja jestem biedny i nie mają z czego mi okradać. O! Ściągaj spodnie! Co nie? Dawaj historię, jak pamiętasz z czasów, jak miałeś 17 lat? Jak miałem 17... Co się działo, jak miałem 17 lat? Jak miałem 17 lat, czat, to chyba byłem... Miałem największy kryzys życiowy. Uwaga, opowiadam o swoim kryzysie życiowym. Uwaga. Chat. Chat. Więc maybe I don't understand this. You change it. Słuchajcie, czat. Więc jak miałem 16 lat, przeprowadziłem się do Walii, do mojego ojca. Zamieszkałem z moim ojcem. Przez całe życie dokuczano mi w szkole. To było moje nowe życie. Z biednego, śmierdzącego, zawszonego chłopca zamieniłem się w chłopca z przyszłością, z nowym potencjałem. Lecz niestety, tęsknota za ojczyzną była silniejsza. Pokłóciłem się z ojcem, ponieważ ja, nie znając angielskiego, zostałem wysłany prosto do szkoły, gdzie uczyłem się chemii, biologii, coś tam z komputerami i WF. Ale WF nie był problemem. Rozumiecie? Bo tam się kopało piłkę tylko. Nauczyłem się grać w hokej na trawie. To było dobre. Ale jednak wciąż czułem się samotny. Nie miałem przyjaciół. Wciąż żyłem moim biednym trybem. Mimo że mieszkałem w mieście, wciąż szukałem wychodka na dworzu. Tak. Ale pokłóciłem się z moim ojcem. I co za muzyka? O! Dajcie mi, kurwa, jakoś sad music, kurwa. O, tak ciężko. Dobra, muzyka z Dark Knighta, chuj tam. Dobra, więc pokłóciłem się z ojcem. I on powiedział: nie będę cię trzymał tu, synu. Wracaj do Polski. Do swojego lasa. Lasu. W Zaściankowie, kurwa. W Dupijewie. I wróciłem. I w wieku 17 lat zacząłem chodzić do technikum w Polsce. Miałem wychodek. Kibel na dworzu. Byłem biedny, ale szczęśliwy. I chodziłem tam, do technikum teleinformatycznego w Warszawie. Poznałem wielu znajomych. Ale zauważyłem, że się marnuję. W końcu to jest zagranica. A ja straciłem taką szansę, żeby być światowym człowiekiem. I nie wiedziałem, co zrobić. Czat. Wszystko. Wszystko dla mnie wydawało się złą decyzją. Czy zostanę, czy pojadę. Naprawdę. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Żyłem w kompletnym kryzysie. Pokłóciłem się z mamą. Wiedziałem, że byłem nieszczęśliwy. Mimo że miałem znajomych, to wiedziałem, że nie ma dla mnie przyszłości. Ponieważ do niczego nie mogłem podejść z pasją. A tego mi brakowało, pasji. Mimo że w końcu miałem ludzi, którzy mnie lubili w szkole. Albo w ogóle chcieli ze mną gadać, bo znałem język, kurwa, polski. To nie czułem się zadowolony z siebie, ponieważ
sfejlowałem. Poniosłem porażkę, jeżeli chodzi... Poddałem się. Dostałem szansę, żeby pojechać za granicę, uczyć się tam, rozpocząć nowe życie. I to miałem 17 lat wtedy, bo to jest odnoszenie do pytania, co robiłem, jak miałem 17 lat. Odniosłem porażkę. I nie chciałem po prostu zostać na tej przegranej, kurczę, mecie. Mecie przegrańców. Więc co zrobił Weza? Pokłócił się ze swoją mamą. Do tego stopnia, że zostałem wyrzucony z domu przez moją mamę. Moja mama mnie przeprosiła, już gadamy normalnie od tamtej pory, ale pamiętam, że wysłała mnie do mojej babci, do województwa opolskiego i stamtąd, bez pieniędzy, musiałem wykombinować, jak pojechać do ojca. Rozmawiałem z ojcem, przyjął mnie drugi raz. Tak, byłem szczęśliwy, ale zarazem miałem złamane serce. Pokłóciłem się z mamą i nie gadaliśmy od tamtej pory, wtedy, przez jakieś 5 lat. Tak. Ale znaleźliśmy autokar, wykupiłem bilety, pojechałem. Mój ojciec powiedział: synu, to jest twoja ostatnia szansa, nie spierdol tego. Dobrze, powiedziałem, zrobię co się da. Wiadomo, mógłbym wrócić tam do szkoły, ale najpierw skupiłem się na nauce języka. Na początku, przez pół roku. Zapierdalałem wszędzie ze słownikiem. Wszystko, co mogłem robić, robiłem po angielsku. Nie gadałem z moim ojcem nawet. To była jedyna osoba, która mieszkała, która umiała mówić po polsku. Wszyscy inni byli anglojęzyczni, więc gadałem po angielsku, ile mogłem. Inaczej nie mogłem się nauczyć języka. Tylko tak. Wszystko. Telewizja. Gry. Seriale. Chodzenie do sklepu. Wszędzie mnie wysyłali samego. Żebym tylko się nauczył. Po 2 latach mogłem rozmawiać płynnie. Zapisali mnie na kursy. Jakieś kursy, żeby... Angielski, matematyka, wszystko, żeby wszystko było w języku angielskim zrobione. Jasne, zajebiście, napisałem CV. Znalazłem pracę w drukarni. Większość z was wie, że pracowałem w drukarni przez 8-9 lat. Tam zacząłem pracować. Ale mój szef powiedział: zatrudnię cię, jak skończysz szkołę. Więc poszedłem do szkoły. Zrobiłem dyplom. Ze sztuki i technologii designu. Tak. Wystarczył mi jeden rok, co prawda? Przerzucili mnie od razu na drugi rok, bo miałem już tak obeznanie. W międzyczasie zacząłem YouTube'a. Życie poszło do przodu. Koniec. Czat, koniec! Nie będziemy, to się za długo ciągnęło. Już, wyłączyć mi te emotki. Już, wyłączyć emotki. Koniec. Dobra. Gdzie happy end? No, nie wiem. Happy end będzie później. Ale mam nadzieję, że wam się podobała historia. Bo to jest... Nie zmyśliłem nic. Żeby nie było. Nie zmyśliłem nic. WF nie był problem. Wtedy nie był. Wtedy byłem... Czat, ja grałem w piłkę nożną. W Kidwelly FC. Mieszkałem w takiej małej mieścinie Kidwelly. W Walii. I grałem w piłkę nożną. Nie zagram dzisiaj w Mac, czat. I przez to wszystko miałeś 17 lat, no. A co z pachami, kurwiły? Nie, przed 16 rokiem życia kurwiły. Muszę powiedzieć, że nie dbałem o siebie tak, jak dbam teraz. Ale praktycznie wszyscy kurwili. To były czasy gimnazjum. Dobra. Wracamy z ten. O. Dobra, było Sadż i Mołczynał moment, ale powiedz nam, jak się da grać w chojewa na trawie. W hokeja na trawie? Normalnie. Masz taki astroturf, to się nazywa, tak? Poczekajcie, już wam pokazuję. Hockey on grass. Field hockey, o. Coś takiego grałem. Jezu, ta muzyka! To nie? No, więc to jest coś takiego. Bardzo dobra. Bardzo fajna gra. Polecam.
Znaczy, dobra, nie powiedziałbym, że kurwa super, wolę piłko nożną od tego, ale wciąż całkiem fajnie. Ten montaż, Morion kurwa wszędzie widzi zły montaż. Psikałeś się po UEFie wyciągiem z matki? Zawsze. No 2015 vibe, tak, to jest to. To jest takie coś, jak się na goniach gra? Polo, no to jest polo też. Ojej, u nich hokej to się nazywa normalnie? Możliwe. No, więc czat. Mam nadzieję, że wam starczy historii dzisiaj. Na dzisiaj, co? Czy ty to, czy może chociaż ocenisz, jak wygląda? Co, Mac? Mac był, kurczę, memową grą, mi się wydaje. Się popłakałem, ale i tak zakończyło się szczęśliwie. Bo zakończył się nasz i to lubię. Dzięki, Diabolson. Opowiedzieć coś jeszcze? Czat, na razie nie mogę was tak rozpieszać. Ja mam nudne życie, więc mało mam historii do powiedzenia. Kiedyś jeszcze opowiem coś. Ej, ty wyglądasz jak ten sztąc z Harry'ego Pottera, tylko grubszy. A, jak ten... Filch. Jak Filch. Ty, mam problem, mój telefon się popsuł, bo miałem chwilę temu 13, a teraz mam 11%, choć ciągle ładuję telefon. Ja zawsze wkładam, wyciągam i przekręcam na odwrót. Przekręcam. Czat! Właśnie, to co napisał... Kurwa mać. Alicjuszek. Nie. Kotel TBK. 2015 to dziwne czasy, takie, które wiesz, że były, ale nie potrafisz zrozumieć, że to było 6 lat temu. Ja tak mam z 2016 rokiem. Dla mnie to się wydaje, że to były, kurwa, złote czasy. I chyba dla każdego. 2016. Najlepsze czasy. Kurwa, ale nikt nie pamięta, co wtedy robił. Ale pamiętam. To było, kurwa, kiedyś było lepiej. Ja nadal żyję w 2015. Czat, zdajecie sobie sprawę, że zaraz będzie... O, 2018 możliwe, no. 2018 to był chyba dla mnie najlepszy okres. Bo wtedy z Julą zamieszkałem z powrotem w Walii. Bo w 2016 przeprowadziłem się, mieszkałem z Naruciakiem. W 2017 pod koniec mieszkaliśmy z powrotem w Walii z Julką. A w 2018 mieliśmy zajebiste mieszkanie nad morzem. Domek mieliśmy, własne prace. Fajnie było. Ja już niestety żegnać będę z panką, bierze i dobrze by było pójść się położyć. Dziękuję i miło spędzony czas. Trzymaj się, Titioni. Dziękuję, że jak zawsze byłaś. Jesteś super. Który mamy rok? 2021. Czat, zostało 30 ile? 33 dni do końca roku? 33 dni. Naruciak mnie zaprosił na Sylwestra w ogóle. Nie wiem, czy pojadę. Nie mieszkałem w Elblągu. Mieszkałem w Poznaniu z Naruciakiem. Przez ponad rok. To były dosyć dziwne czasy. Mam tak samo z 966 rokiem. Pamiętam to jak wczoraj. To były złote czasy, wiecie, chrzest i te sprawy. Ale Krzysztofka, ty mi nie musisz pokazywać, co odnaleźliście. Chłopco odkrył. Ja pierdolę. Co to jest? Moron, coś ty im tutaj napisał. Co tu się dzieje? Damn. Za jaki jest twój ulubiony alkohol? Whisky. Zazwyczaj piję whisky. Chociaż trochę się przerzucam na wino czerwone, jeżeli jest okazja. Ale na imprezach nie ma nic lepszego niż wódka typowa. Polska wódka! Czat. Jeżeli jesteście pełnoletni, kiedyś się upijemy. Tam. Dobra, czat, pytanie. Oglądamy straszne filmy? To jest trochę zwyczaj już na tym streamie. Że oglądamy horrory. Że oglądamy straszne filmy z duchami. Więc jest zwyczaj, więc musimy to zrobić, co? Pam, 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 param, pam, pam, param.
Did you see it? Dobra, zobaczmy, czy Nuke Stop 5 coś zrobił. Nukes. Nuke Stop 5. Nukes. Yo, dzień temu! Czat, jeden dzień, 20 minut. Najpierw zaczniemy od tego krótszego, mi się wydaje. Czyli Bizarre Boob. O, jest tutaj nowy odcinek. Scary Comp V44. Ever since the last comp... Straszne filmy dawaj, ale i tak ty jesteś najbardziej niepokojący. God damn it. Starałem się. Ja ci podeślę na dysk rzeczy na studia w Creepy Style. Dobra. Dara moron. Dobra, dobra, dobra. Weza, ty wiesz, co się działo na serwerze zrobionym po to, by odkryć... Ja pierdzielę. Nic wam nie gro... Lucy, poczekajcie na kolejne release'y. Dobra. Let's go. Muszę zgasić światło, oczywiście. Standardowo. O! Dobra. Chat. Chat. Did you see it? Did you see it, chat? Did you see it? I ask you. Did you see it? Baby, I don't understand it. Kurwa, teraz ta piosenka za mną chodzi. Dobra. Let's go, chat. Co ja robię? Tutaj dwa razy klikam. Dobra, let's go. Compilation. It seems that many people have been experiencing a strange phenomenon where a person hears their own voice calling them over. O, pamiętacie w tym, tutaj właśnie, gościu słyszał siebie, jak go woła. And similar to that clip, this next video remains unexplainable to most viewers. Mickey Cano is home alone when the following happens. Mickey writes, I hear my own voice calling me. This is what he... To musi być najgorsza rzecz. Ja już o tym gadałem dwa tygodnie temu, jak mieliśmy streama. Jeżeli wyobraźcie sobie, jesteście w sypialni u siebie. I kurwa, wyobraźcie, drzwi są zamknięte, ale za drzwi, z korytarza, słyszycie głos. Swój głos, który mówi, ej, chodź tu. Ej, chodź na chwilę. Ej. Chodź tu. No chodź. No bo to mniej więcej coś takiego mówi, nie? Co oni gadają? Czat angielskiego się uczycie. No praktycznie mówią o tym właśnie, że ten, że gadają. Be caught on camera. To trochę słychać, jakby było z głośnika gdzieś puszczone. Boss? You don't know, boss? Yo, come here, thing, okay? Mickey. Ha, wychodzę na korytarz, by sobie wpierdolić. Tymczasem rodzina próbująca obudzić się ze śpiączki. Oh no! Pożałby mi chillera, będziemy podbijać po kardi w klubie ze szklanki. Spoiler, ma papugę. Mi się wydawało dzisiaj, że moja matka do mnie mówiła coś, a ona spała. Uuu, to by było straszne! A po prostu przez sen gadała. His own voice is coming from inside. Chat, powiedzieć wam coś? Nie jestem z tego dumny. Ale, oj, oj. O, dzień dobry. Więc, chat, powiem wam straszną rzecz. Kojarzycie taką artystkę? Oliwkę Brazil? Ta, co śpiewa o kutasach? Więc, jeżeli nie znacie, to się cieszcie. W każdym razie jest taka piosenka Oliwka Brazil, która śpiewa tam, wiecie, kręci się dupa, coś tam, będzie suka. No to Jula mnie budzi jednego razu, znaczy wstałem, obudziłem się i Jula mówi, ty jesteś popierdolony. Ja mówię, co się stało? No kurwa, cytowałeś Oliwkę Brazil całą noc. Co nie?
I podobno było coś takiego, że nad łóżkiem mamy jakby przedłużacz do ładowania telefonów. Złapałem przedłużacz i go wyjebałem. Co nie? Potem się odwróciłem do Julii. Co nie? Przytuliłem ją na łychę, po czym z kolana dałem jej kopa w dupę. No i pojebany jestem, no chuj. Dobra, odwracam się z powrotem do ściany. I Jula mówi, co ty robisz, pojebany jesteś? A ja mówię, kurwa, a ja do niej mówię, sprowadzę cię. Co nie? Co? Ja mówię, pozycja. Jaka pozycja? Krzyżująca. Ja jej mówię, kurwa, nie? Jula mówi, co ty pierdolisz? Halo, Daniel. I ja do niej, seks. Kurwa, do niej mówię, seks, mówię. Co nie? A mówię, Daniel. Pozycja. Jaka, kurwa, pozycja? Krzyżująca. Daniel! Seks. I ona się potem śmiała. Ja, kurwa, ja nic nie pamiętam. Ona mówi, ty jesteś pojebany, kurwa. Oliwka Brazil, słuchasz, co ty pojebany jest? Przecież nie lubisz takiej muzyki. A to podobno nie powiedziałem tak wyraziście seks, tylko powiedziałem seks. Taki seks. Dobra, więc tak, kurwa, o tym jak Weza cytuje Oliwkę Brazil przez sen. Zajebisty, kurwa, ten, przepraszam. Miałem wet dream, tak, z Oliwką Brazil, dokładnie. Bo wiesz, ruchańsko. Okej. Taka dygresja mała. Inside his bathroom. Yet, it isn't him who's speaking. It's believed that Mickey had encountered a skinwalker, which is a type of cryptid known for mimicking people. But we can't be sure if that's the case. It's up to you to decide if it is. Rewatch the clip and see what you think. Ooh, scary stuff. A father takes his dog and his daughter out for a walk late at night and, while recording them, captures something disturbing on camera. Uh-huh. Mark Rossback, the father who submitted the video, writes, I was filming my daughter and dog playing, but then all of a sudden, my daughter sees something in between the buildings that were across from us. This is the footage that was caught. Uh-huh. Co? Wow! Wow! Did you see it? Skinwalkerzy umierają od dotykania srebra. Chat, czym jest skinwalker? Bo ja chyba nie wiem, czym jest skinwalker. Znaczy, wiem, że to jakby przybiera twoją postać. Albo ubiera się w twoją skórę. O, jest o tym film nawet. About your brother, your mom. Who are you? You look just like your mother. How do you know my mom? I've never seen you before in my life. We really need to talk. Oh. Co nam leciało, to sowa była? Może. Sowy są dosyć duże. Things happened in this house in the past. Ja pierdolę to aktorstwo. You run away. I wanted to be happy. Pierdolę, dobra, film wydaje się nudny. Czym jest skinwalker? Proszę, skinwalker. Typowy. Chłopco w dresach chodzi normalnie i masz ten szczura na sobie. To jest skinwalker? Chat, bo ja próbuję to zrozumieć, ale chyba jestem za głupi. Właśnie, to mi się przypominało, że skinwalker to ma taką jakby jelenia, kurwa, ten. Skinwalkerzy to potworki, co przybierają postać ludzi, bo, albo mimikają dźwięki ludzi najczęściej. Skinwalker po zabiciu osoby przybiera jej wygląd i wspomnienia. Wow. Chat, w ogóle muszę pochwalić Morona, bo ja go za mało chwalę. Jestem mega dumny z tego, jak Moron, kurwa,
zmontował ten odcinek ostatni, co tydzień temu ponad wstawiłem, ale to jest jedno z najlepszych editów, jaka kurwa została zrobiona, moim zdaniem. Czekajcie, 7 coś. 7 coś. O. To. Bo powiedziałem coś o tym, o grze aktorskiej i po prostu... To jest tak dobry moment moim zdaniem, tak dobrze zmontowany, tak dobrze zmontowany. Okej? Cisza. Okej? Jest, kurwa, to działa, spierdala. Dajcie. Bierzcie, kurwa, bierzcie te Oscary! Łapcie, kurwa, te Oscary za tą kreatorską zajebista gra. To. Dobra, przepraszam, taka znowu dygresja, kurwa, ale no to jest zajebisty moment. Uwielbiam ten montaż. Dobra, lecimy dalej. A więc mówicie, że to sowa była, tak? In the distance, there appears to be someone or something floating above ground. Nie, czad, to na pewno nie jest sowa. Sowa tak, kurwa, nie wygląda. It goes without saying, but Mark was left terrified when he saw this. Now, it wasn't until rewatching the footage a few days later that he spotted the mysterious figure. Immediately after seeing it, he thought he had captured a Kovitok, which is a mythic Kovito? Ghost-like entity that is said to roam all over Greenland. Whatever it was, Mark had been left unsettled by it, as well as others who... Sowa niosąca zająca, ta kurwa. As it looks like a corpse that's floating in midair. But of course, it could be something else. I'll let you come up with your own opinion. Ghost or not? Bardzo wychudzona sowa. Kiga pająk! Dobrze, czat, wy jesteście najmądrzejsi. Mój stary najmniej, ja tam mieszkam. Ale zajebista smycz! She cares for them so much that she would never hurt them. However, one night, while Jess is away from home, something happens to one of her dogs who were left alone. After watching the security footage from her home, o nie. She was left terrified. O nie, boję się, tutaj pies będzie miał kuj kuj. Jess writes, came home from a movie to find this on the camera. Something pushed my dog. This is what was caught. O nie. Wow. Wow. What the fuck? Chat, co czujecie? It appears that someone had pushed her dog from what seems to be a closet. Równie dobrze ten pies mógł się tak, wiecie, tymi łapami górnymi odepchnąć. It appears that someone had pushed her dog from what seems to be a closet. Może mu się po prostu zapach nie spodobał i szybko odbił się, bo... No, ten pies obok ma tutaj... Ten pies się nie przewrócił. On po prostu tak się wybił mocno. It appears that someone had pushed her dog from what seems to be a closet. Now... Babka mogłaby tam siedzieć? Mogłaby. Could be that someone was hiding inside. And had pushed. Gdzie jest bosak? Właśnie, gdzie jest bosak? The dog away. Nasz największy, kurde, hejter duchów. Therefore, making this video a hoax. But Jess disagrees, as she shows us that it would be impossible for anyone to have been there. First of all, there's no closet. There's the camera looking down at them. This is where they hang out while we're gone. This is their leashes. This is a cabinet door that fell off of our cabinet that we've been waiting to get rehung by maintenance. So, if it wasn't a closet where someone could have... A, czyli to nie była ducha. Then who or what could have pushed her dog? Czyli nikt się tam nie mógł usadzić, perhaps a... It pushed itself after being scared tak. By the wall. However, a closer look at this scene shows that the way in which the dog is pushed appears to be too forceful to have done it on its own. Was a ghost responsible for this? Nie wiem. Was it something else? Tam nie ma szafy nawet. If you caught something creepy on camera, send them over. Let's get back to the video.
Czat, wszyscy robią Pies trolluje? No, pies, największy troll mówi, ale kurwa, strolluje tą panią. Dysk, 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 dysk. Dobrze, po tym filmie, Moron, przypomnij mi po tym filmie. The following video was submitted by Maria, who had caught her dog acting very strange. Maria writes, "It's been several days that my dog's been acting strange. She doesn't want to go to her bed, and she seems so scared to the point she starts shaking. So tonight, I decided to record her, and this is what I captured." Aha. Ta muzyka nie pomaga. Co za duchy? No właśnie patrzymy, szukamy. Patrzymy, czy duchy wysłane przez ludzi to prawdziwe duchy. For some reason, Maria's dog can't help but shake whenever she's near a specific room in the house. Now, it's... A nie wiem, czy wiecie, ale małe dzieci i psy widzą duchy. Tak, kurwa, kto ci tak powiedział, Alicjuszek? Czy małe dziecko ci powiedziało? Czy pies ci powiedział, że ducha widzi? Obvious that her dog is shaking out of fear. But the real question is why? What might be the reason as to why she's behaving like this? Ja to przeżyłam? Byłaś psem? Maria believes that a ghost might be responsible for her dog's strange behavior. Given the belief that some pets can see things humans can't, could it be that she's seeing something Maria can't? Now what's even... Widziałeś ducha? Nie chcę mi się wierzyć. Dużo dzieci, jeżeli to by była prawda, to dużo ludzi nie pamięta, żeby widzieli ducha kiedykolwiek. Tak mi matka opowiadała. Kurwa, coś mi tu piszczy. Dobra, nieważne. More creepy about this is that Maria claims to have caught the ghost on camera. According to her, there appears to be a face by the door. Now I can't see anything in the screenshot, but maybe you can. Again, feel free to share what you think. Ja nie widzę nic w kamerze. Ja nic nie widzę w screenshocie, a może ty... Kurwa, centralnie w środku jest, przecież widzicie. Nie? Czat, widzicie? Nos... Oczy, broda, ale on nie widzi, kurwa, on nie widzi. You can. Again, feel free to share what you think. What exactly was causing Maria's dog to act this way? The following image was submitted by Victoria_Secret, who writes, "This is a photo my mom took while we were on a trip to Costa Rica in 2017. Later on in the trip, I looked back at the pictures we took and stumbled across this one. I freaked out when I saw it. I didn't remember seeing that thing in the left corner of the photo. I was terrified for the rest of the trip." Ooh. Chat, sami to dojrzymy. Gdzie? Yeah. Mnie wkurwia taki Photoshop. Jak mnie to denerwuje! Czat. Czat. No czat tutaj. Zresztą widać, jakie to jest kurwa naklejone chyba. Nie wiem, może to jest prawdziwe, ale... Ale ewidentnie to jest
No bardziej kurwa oczywistego Photoshopa chyba się nie dało zrobić. Niezły duch, co? No, dzięki za przybliżenie. O, dzięki za strzałkę, kurwa, dzięki. In this photo, there appears to be someone hiding in the bushes. The person who submitted this can't help but think that it's something. It's not clear if it is, ja nadal nie but one widzę. Thing's for sure. Whoever, or whatever this is, looks downright terrifying. Now that's creepy. Lee is a YouTuber who's been experiencing strange happenings inside his home. From things moving on their own, to hearing strange noises late at night. A! To jest ten gościu! To jest ten gościu, co jego żonę, kurde, ten, za włosy duch ciągnął. Lubię go, bo tu się zawsze dużo akcji dzieje, nawet jeżeli to jest ustawione, chuju to mam, bo to jest tak dobrze zrobione. Something is dwelling inside his home. Each video on his channel is a documentation of these strange occurrences. But one of his most recent videos might just be the creepiest so far. Lee is lying in bed as he watches something on his phone, when all of a sudden, this happens. Co się dzieje tym razem do biednego Lee? Kiedy po prostu, kurwa, przejadłeś się już tym wszystkim, po prostu mówisz duchowi, żeby spierdalał. Gdzie jego żona? Już dawno ją duch zabił. Stop. Ooh. The table next to the bed starts shaking on its own. And, as if that wasn't creepy enough, footsteps can be heard. Trochę podskoczyłem. Trochę podskoczyłem. Mind you, that Lee is alone at home at the time of this recording. As you can imagine, Lee is baffled by this unsettling occurrence. And it doesn't help seeing the table fall on its own. But what happens next has left him shook. This is what was captured. Witam, Kamilek. A tu jest coś jeszcze? Paranormal Activity, chuj tam. To be honest, I don't fancy sleeping upstairs tonight. Not after that. Z waliczykiem. Something's just happened in the kitchen. My back is still absolutely killing me. It's not letting in. Albo waliczyk, albo szkot. Taki akcent śmieszny. Aha, tu się wyjebały rzeczy. As evident by the footage, Lee has been experiencing this for a while, that he's unfazed by any of it. Now viewers believe that a sinister presence resides in his home and suggest that he leave immediately before things get worse. Ale podobno, jeżeli dom nawiedza kogoś, duch kota go nawiedza. No to mi się wydaje, że wyprowadzka się nie pomaga. Ponieważ to już jest jakby przyczepione do domownika. Eee,
Znaczy nie wiem, gadam kurwa na podstawie Paranormal Activity, kurczę. Tak to tam było, że nawet jak się przeprowadzili, kurczę, to... But Lee has yet to do anything about this. Zależy od ducha? Aha, zależy jak duch ma kurwa samopoczucie, no tak. Could it be that Lee is actually living in a house where something malevolent haunts him? Or is this all a stunt that's being pulled off using practical effects? Is it real? Wiecie co? Doceniam i tak takie filmy, nawet jeżeli to jest fake. To jest to tak ciekawie i dobrze zrobione. Jako sam entertainment, kurczę. To jest tak zrobione. Or fake. Watch the video again and decide for yourself. Fajne, fajne, fajne. O kurde, dobra, został jeszcze jeden film i będziemy powoli kończyć stream. Ej, zarymowałem. Jeżeli dom jest nawiedzony, to należy zostać bezdomnym i rozjebać się dom. Deal. Zajebiście. Dobra. Co, chwilę, gdzie to było? Nuke Stop 5, mamy to. Dobra. Jedynie poltergeisty mają zdolności do poruszania przedmiotów. A, dobra, bo Moron powiedział, że coś na dysku wstawił. Poczekajcie chwilę. Ja zobaczymy, jak to wygląda. Filmy. Lotnisko M. Hukała. Czat. Moron coś zmontował. W ogóle mogę to pokazać na czacie? Audio z tego filmu to zapis z czarnej skrzynki w wypadku lotniczego w Lasach Kabackich. Zginęły 183 osoby, nikt nie przeżył. Mogę to normalnie pokazać? Jaha, okej. Cały czas obserwuję i słyszę pana na piątkę, nic się na razie nie popsuło. No na pożar jest. Palicie się? Pożar. W 50-55 czy panowie widzą raszę na godzinie 11 w odległości 5 km? Czy poprowadzić panów krócej? Tak. W lewo kurs 090. 090. Do 500 metrów zejdźcie ciśnienie 749. W tej pozycji macie około 15 km do pasa.
Wszyscy klap klask. Klap klask, brawo. Taki prosty film, kurwa, a tyle zostało, kurczę, przekazane w tym. Klap klask, klap klask. Dobrego, kurwa, montażystę wybrałem. Jako przyjaciela. Klap klask, utalentowany chłop. Dobranoc, do widzenia, cześć. Yeah. No mocne, no chuj, no mocne, to prawda. To jest mocne. Kurwa, sorry chat, że kurczę wam emotki usuwa, przepraszam. Ale mubot jest zjebany, kurczę, usuwa emotki. Tak, możemy już oglądać scary, śmieszne rzeczy. Już. Dobra, wracamy do tego, do normalnego, do normalnej części. Mateuszek Juniora. Dobranoc, Weza. Werza. Trzymaj się, Mateuszku Juniora. Dobra. Proszę, 20 minut i kończymy streama. O pierwszej będzie koniec. Znaczy, na oko. I tak będziemy pauzować. Top 10 Ghosts. To jest ostatni film, który oglądamy dzisiaj. Desecrated. Kurwa, 10 rzeczy? Tyle zawsze było? Zawsze było jakieś 7 albo 6. O, 5 było. Teraz jest 10. Ja pierdolę. Japanese paranormal YouTube channel Fourth Wall has been sent several videos taken at the same cemetery somewhere in Japan. The graveyard is said to be haunted by the tragic ghost of a little boy who drowned in a pond 30 years ago. His parents laid him to rest in the cemetery and commissioned a beautiful statue of their son to be placed at his gravesite to honor and remember him. Late one night, heartless vandals desecrated the grave, destroying the statue and stealing its head. Since then, local legend. Kto kurwa kradnie głowę posągu? I po co? Więc jeżeli ktoś nie rozumie angielskiego, to umarł mały chłopiec 30 lat temu w wstawie. Rodzice na cześć swojego syna, wiecie, wyprawili piękną ceremonię, postawili posąg ten na cmentarzu. No i ktoś kurwa rozwalił i ukradł głowę na tym. Says that the headless spirit of the child roams the graveyard. I teraz kurwa dziecko bez głowy chodzi po cmentarzu podobno. Forever looking for his missing head. Ktoś się obudził i wybrał przemoc. CCTV camera at the cemetery records this shocking footage. Widzicie coś? A. Bez jaj. In the dead of night, a shadow-like figure can be seen walking along the graves. After word of this disturbingly creepy video spread, a Japanese ghost hunter decided to investigate the cemetery for himself. No i gdzie ten brak głowy? Chujowo. Zbyt legitne. Właśnie nie jest zbyt legitne. Stare, dziurawe nagranie kamery, wiecie, które jest bardzo łatwo zedytować i nałożyć, kurczę... Wiecie. Not go well. Jeżeli ja byłbym w stanie sfejkować takie wideo, to dużo ludzi byłoby w stanie sfejkować takie wideo. Ej, też zauważyłem, że ten gość brzmi, jakby się miał rozpłakać. Ej, chat, powiedzcie mi, czym to jest nagrane, że tak się, kurczę, rozjeżdżają ścieżki kolorowe? Ścieżki koloru. Widzicie, że tak jakby są smugi, nie? Kolorów. Jakąś starą kamerą to jest nagrane? Zobaczcie. Tutaj, tutaj czerwieńca ucieka z tych wszystkich rzeczy. Specjalnie? To chujowo, bo wtedy takie rzeczy właśnie jak ten duszek tutaj. Gdzie on był? O!
jest dużo łatwiejszy do zrobienia, moim zdaniem. Ale co ja wiem, kurwa. O, za daleko. The ghost hunter hears To jest chujowo zrobione. And nothing there. He seems to think he imagined it, but when he turns toward the other end of the cemetery row, the apparition is now right in front of him. In abject terror, he makes a run for it. So could it be that these strange figures are the spirit of the little boy forever wandering the cemetery? Let me know what you think. You can watch this full Nie wiem, co myślisz. Videos over on the YouTube channel Fourth Wall. Pochuj w nocy łazi po cmentarzu dla wyświetleń. Zobaczcie, 200 tysięcy, 1 milion, 120 tysięcy. To jest 50 tysięcy, ale wiecie. Croatian Creeper. Ooh, Creeper! To jest Minecraft w Chorwacji. Popular YouTuber Dennis Domian sets out to explore the Bribir Cemetery in his hometown of Bribir, Croatia for Scary Bedtime Stories video series. Oh man. He says that throughout his childhood, the cemetery has always given him the creeps. Even now, he feels uncomfortable just being there. In the dead of night, he gives a video tour through the graveyard when suddenly he records something that's just unnerving. Już ziewam, chat. Wy też? Okej, okay, lagano idem jer imam feeling ko da nisam sam. Nadal nam pije. Maju, cześć Majukasz. Did you see it? O! Chat, did you see it? Kurwa, bo ja nie see it. Ja nie seeowałem tego. Chat, do you fucking see it? Because I don't see it. Kurwa, co on widzi? Zanim nam pokaże, to musimy sami zobaczyć, co my widzimy, chat. Do you see it? Coś w bramie? Coś w oknie? Ludzie dadzą spokój tym ludziom zza świata. Ludziom się nudzi. Drzewo? Coś z drzewem? Kurwa, nie wiem. Chat. Did you see it? Someone or some strange distorted figure can be seen standing amongst the graves. But when Dennis turns back, it's gone. Ale sami to sprawdzimy. Link. Kota nie są sam. Wow! What the fuck? Kota nie są sam. Zaraz. Idę, jer imam feeling ko da nisam sam. Tu jeszcze było przez chwilę, patrzcie. Człowiek cienia. Patrzcie, tu jest. I tu jeszcze jest przez chwilę, widzicie? Ale nie uchwycił. Mi się wydaje, że to powinno być gdzieś tutaj. Bo kąt jaki złapał, to tutaj zaraz powinno być, bo tu jest cień. Jeżeli to jest cień od tego... Czekajcie, ja to kurwa znajdę. Czekajcie. Tu pada cień. Kurwa, nie wiem. Nie wiem, chat. Most of the time we Dennis swears he was all alone. So just who or what is... Ja wiem, że mogę poklatkowo, ale distorted. Lubię na 0.25, żeby jednak było. The ghost of the mosh pit. Now most of the time we think of creepy paranormal video as occurring in the dark and maybe in creepy old abandoned places. Jakbym była w nocy na cmentarzu, to bym nie musiałaby nikogo być, a ja bym się śmiertelnie bała najmniejszego podmuchu wiatru.
Haha, pipa. Przepraszam. O, zmieniłem. Co? Kurwa. A. But here's a video that's from a live daytime heavy metal music festival in San Bernardino, California in 2011. And just watch very closely, because it's about to get weird. Ooh. The fuck? So a very big guy goes charging into the- What the fuck? Jako medium to jestem przyzwyczajony do różnych zjawisk, ale właśnie bardzo ciężki termos stojący na biurku nagle się przewrócił. What the fuck? KS Sad, rozwiń swoją myśl. Co to znaczy medium? Nie wiem jak wy, ale ja nie chodzę na cmentarze w nocy, ani w dzień. Gdy chodzę w nocy na cmentarz, to ani ja, ani moja martwa babcia nie spotkaliśmy ducha. Ja, jak chodzę na cmentarz, to jestem tam najgorętszą osobą. Dobra, to nie jest śmieszne. Co nam się stało? Ustawka fest? Możliwe. Możliwe właśnie, ale wciąż dobrze zrobione. Ja wiem, czym jest medium, ale osoba, która ma doświadczenie z rzeczami, medium to jest osoba, która jest w stanie jakby połączyć się ze światem, ze światów. Bo zwłoki są zimne, jest. Blind by someone or something that is completely invisible, and he goes flying backwards. Hey, moim zdaniem dosyć dobrze to jest zrobione. Jeżeli ustawka, to kurwa całkiem dobrze mu poszło. That is completely invisible, and he goes flying backwards. Now that would be weird enough, but his friend helps him up, and then he seems to get forcefully yanked backwards again by some unseen force. He even seems to get dragged backwards along the ground. No. So is this just the ghost of an angry metal fan? Is this guy just an incredible mime? Or what happened here? You tell me. Streamerfan.com NC, witam. Instagram user Satanic Tacos. Chat, to było dosyć. Kurwa, nie wiem. To było dobrze zrobione. Jeżeli to było udawane, to było dobrze zrobione. Teraz byłem świadkiem jedynie kilku seansów połączeń z tamtą stroną, bo komunikacja mi nie idzie. Kale i Sad, nie wierzę ci. Musisz mi to udowodnić. Bo jeżeli piszesz teraz w czacie, to cokolwiek napiszesz. Ja mogę powiedzieć, że jak sram, jak siedzę na kiblu, to też mam połączenie ze światami. Jestem tak blisko ze światów. AKA Heather says she is skeptical of all things paranormal and doesn't believe in the afterlife or ghosts. But late one night her one-year-old son wakes up very upset and doesn't... dziecko, fuj, nie? Am I right, chat? Am I right? Ej, Chucken! Sorry, właśnie zhejtowałem dziecko, a ludzie przyszli. Dzień dobry! Dzień dobry, witam wszystkich! Dzięki, Chucken, za rajda. My też właśnie zaraz będziemy kończyli streama. Oglądamy to, więc pewnie jeszcze z pół godzinki będziemy. Potem was wyślemy do jakiegoś znajomego. Ale zapraszam na ostatnie pół godzinki. Oglądamy właśnie straszne rzeczy. To jest nowy duch, więc spoko. Karot MP3, witam. Witam wszystkich. Nie było cię wczoraj? Chucken, mnie kurwa nigdy tu nie ma. Dzisiaj to jest pierwszy dzień, kiedy jestem w biurze od, nie wiem, od półtora tygodnia. Nie mogę się wyrwać. Albo pracuję, albo jestem na remoncie, albo kurwa, nie wiem, jeżdżę samochodem i wożę ludzi, albo śpię. Ja nigdy tak kurwa snu nie doceniałem jak teraz. Dobra, oglądamy. Stop crying. Przepraszam cię, Chucken, mogłem wam dać wczoraj znać, bo widzę, że nagrałeś sobie SCP nie ze mną. Więc wiesz. Płaczące dziecko. Sorry, chat. Ja wiem, nie dałem wam dobrych emocji z tym. Dobra. For over 2 hours.
Bizarrely, the motion detectors on the CCTV cameras around Heather's house were going off too. She checked her recorded CCTV footage, and to her shock, just after her child starts crying, one of the cameras outside catches something downright creepy. Creepy chat! Did you see it? Tu coś odeszło. Co było? Widzieliście? A strange translucent figure seems to appear right out of the wall of the lower deck and can be seen walking through the snow away from the house. Heather says she has no idea what this could be and is a little freaked out about the timing with her son's crying. Now, as for myself, usually I would just say that this is a compression error in the camera and that it's blurring a person who is walking in darkness. But everything else here in the video is perfectly clear and the footage is well lit. So I'm a bit confused myself. If you see a video that you think would be perfect for the top 5, or if you have a ghost hunting channel and you caught something great. Dziecko prankster. Stary wyszedł po mleko. Może być błąd kamery. Ja zawsze, jeżeli widzę jakiś klip, to najpierw się zastanawiam, co mogłoby to być, jeżeli by to nie był duch. Czy to są, kurwa, wiecie, defekty kamery, czy kurde, jakieś gra cieni, czy może ktoś, kurwa, coś popchnął, wiecie, albo to jest po prostu ustawione. Czad, chciałbym kiedyś zrobić takie coś, nagrać film, gdzie wy mi przesyłacie swoje takie filmy, znaczy nie swoje, że znajdujecie filmy, które wy myślicie, taki film, w który naprawdę wierzycie, że to może być duch. I będziemy, kurwa, robić Ghostbusters. Contact me at nukes.5@gmail.com. Marcel Siwka mnie pozdrawia. Kim jest Marcel Siwka? Pozdrawiam również. Ale ducha nie wykluczasz? Ducha się nigdy nie wyklucza. Życie byłoby takie, kurwa, nudne, gdyby nikt nie wierzył w duchy. Gdyby wszyscy mówili, gdybym ja przykładowo mówił, że a, duchów na pewno nie ma, to jest ustawione. Nie, zawsze jest te 5%, kiedy ja mówię, a może jednak, wiecie, coś takiego. Bo jednak fajnie jest wierzyć. Mój chłop nie wierzy? To mu jebni. Nie wiem, co powiedzieć. The girl on the road. The girl on the road. Now, this creepy video was sent in by a very nice Nukes Top 5 viewer, but it's an old clip and the source is unknown. The video is believed to have been recorded in the West Java area of Indonesia, and it shows two men encountering something horrifying on the road. Gdzie jest dzieciak? What the fuck? The two men pray continuously as they encounter what looks to be an extremely pale figure of a little girl. Chat. No nie, co kurwa powiedzieć tutaj? Coś mówi, a może to jest prawda, a może... Wiecie, dziwna rzecz, duch kurwa dziecka w piżamie jakiś, a tu dziecko lata. Dziecko robi bziu, kurwa. Even more terrifying, as they get closer, the figure seems to float up into the night sky above them. Now, because I don't know the actual source of this video, it's impossible to check its legitimacy in any way. But real or not, it's definitely very creepy. And it's... Mały babas robi bziu. I was not expecting the flying. Crying in the dark. Oho, dograk. Uwaga, historia. Kiedyś jak do domu ze szkoły z bratem wracałam i oboje nie mieliśmy kluczy, to domofonem zadzwoniliśmy i otworzyli nam, ale starych nie było w domu. Kto nam otworzył? Nie wiem. Miałam z 9-10 lat wtedy. To jest dziwne. To jest dobra historia. Dzwonisz na domofon, a ktoś ci otworzył. Ale w domu nikogo nie ma. No kurwa, no zesrałbym się. Weird, am I right? Damn. Totalnie ciśnie za mnie bekę, jak mu coś pokazuje niedowiarek, a jak się obudził o 5 i widział twarz na suficie, to się obrócił i zasnął. No, o 5 rano się dziwne rzeczy widzi. Jak to się nazywa? Paradolia? Paradolia, nie?
gdzie widzisz ciało, jakby kształty ludzkie albo twarz z randomowych rzeczy? Tu Badrze mieszka w domu jednorodzinnym. Nie macie domofonu? Pff, biedak. Żartowałem. Paranormal investigators Jordan and Johnny from the YouTube channel Paranormies. Johnny! Witam dla Wezy, witam. That's believed. Pareidolia, no. The story goes that in the 1960s... Pierdolia. Przepraszam, jestem głupi. ...a woman named Rachel discovered that her husband of only 2 months had run off... No, krzesło rzucało się. It is said that neighbors heard Rachel sobbing uncontrollably shortly before taking her own life. Ooh. Cut to current day. It is said that in the house, lights turn on and off by themselves. Ooh. Strange written notes have been left behind, and loud disembodied sobbing has been heard coming from the basement. Not long after the paranormies start their overnight investigation, the guys decide to head down into the gloomy basement. That's when investigator Johnny hears and captures something downright chilling. Who's that? You heard something? Okej. Okay. Jeżeli masz takie backstory, że no kobieta płakała, po czym się zabiła i wchodzisz do tego domu i pierwsze co słyszysz to kurwa płakanie i wiesz, że to jest nieustawione, no to kurwa no spierdalam. Spierdalam. Jak najdalej. Sio robię. Yeah, it sounded like a kid's voice. Idę oglądać hentai. No nieźle, Gor. Ready. It said... Ready. What did it say earlier? Did it say child? Yeah, it did say child. It sounded like a kid's voice coming from down here. I don't know if I want to turn these lights off. I was going to turn them off. Johnny is shocked when he hears the sound of sobbing coming from somewhere down in the basement. The guys now believe that the spirit of Rachel might be with them. Meanwhile, earlier in the investigation, the paranormies set up 3 separate motion-activated REM pod devices on the main floor of the house. As they're investigating down... They hear something truly bizarre. Oh, truly bizarre. You heard that? Footsteps upstairs? I heard it. REM pod. And another one? Oj, światło zapalił jebany. I zgasił. The investigators hear footsteps right above them and a static camera records as 2 motion-activated REM pod devices are triggered by something moving around on the main floor. Then a light turns on and off on its own. Jordan and Johnny decide to set up a laser grid and point it towards the kitchen and living room on the main floor, right beside the basement stairs. Kurwa, jaka fazmofobia. They're discussing just what might be going on in the house. They capture something very disturbing. Even when I said, look here, it did RAC, am I okay? Like, thank you. Like, I don't need you to. So you want. What? 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 Shut up. What did you see? I heard the wrong A line. Shadow. Really? Rachel, are you right here? From here? This way? Like, over this way or that way? To ta osoba z powrotem, no? Even when I said, look here, it did RAC, am I okay? Like, thank you. Like, I don't need you to. So you want. What? 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 Shut up. An odd misshapen shadow figure darts across the ceiling in the living room right in front of John. Fucking meow. Investigators rush over to check out the area, but find nothing and no one. So just what is this? Did the paranormies team capture the distraught spirit of Rachel? Let me know what you think. You can watch this full investigation and many more spooky videos over on the YouTube channel Paranormies. Chat, nie bądźcie pipami, oglądamy to razem i proszę mi tu nie gadać głupot, nie bądźcie pipami, dobra? Skończymy to razem, oglądaj, potem wam włączę TikToka jednego, powiecie, że internet jest chujowy, zaśniecie jak dzieci. Dziękuję bardzo. Już. Oglądamy, proszę mi tutaj nie piszczeć. Halo? No. Ja wiedzę, że mój stary jest po wywiadówce.
Fucking miau. Dla mnie Resident Sleeper, ale jesteś z nami jako rodzina. Family. A, rozumiecie? No, wyjść mogą tylko ci, co zapłacą łapówkę. Dokładnie. In the headlights. Now this next video is not in any way related to the paranormal. It's actually the official music video of a very popular Mexican rap group called Cartel de Santa. And it's been viewed over... O, Santa, od Świętego Mikołaja. Ziewam, czat mi się też spać chce. Spokojnie, zaraz wytrzymamy. Musicie dooglądać to ze mną. Bo wam przypierdolę. 64 million times on... Mucha! But... Many confused fans point out something very spooky that happens near the beginning of the music video. Pay very close attention. Ej, what the fuck? Czy mam powiedzieć, did you see it? Widzieliście to? Kurwa, a widać jak spierdala tutaj za nosem jego. Ale to może być, to może był to jakiś ten, jakiś gościu, jakaś część tego. Ale czy to jest nagie? Ktoś po prostu coś tutaj robił. Gej czy rake? Cannibals the forest? Did you see it? Did you see it? In front of the car, the headlights illuminate some bald grayish figure crouching in the bushes that suddenly stands up to look at the couple before quickly disappearing. Czy no nie robi disappearing, tylko tak... Many fans believe that the rappers might have accidentally recorded something paranormal on camera. But, of course, this could simply be a crew member that was accidentally caught in the video shot. No. But... If it's a crew member, that leads to many questions. Like, why is he gray? Why is he crouching in the bushes? Why does it look like he's not wearing a shirt? And why does he move in such an odd and creepy way? Even after the many confused questions and comments, the group has never released a statement about who or what this could be. So for now, the identity of this man, or whatever that is in the bushes. Jak to czemu kuca srał? Dokładnie. Remains a mystery. Czemu crew member jest magi? Bo to ten, gdzieś tam w Meksyku było, tam jest zawsze ciepło. Bewitched. Now this next video. Tam mi się wydaje, że ich kostium narodowy to jest po prostu chodzenie z jajami na wierzchu. One of the strangest paranormal videos I've ever seen. So TikTok user Luca from Nashville, Tennessee is out delivering packages one day when he suddenly spots something very bizarre. Oho! Shut up! Film na TikToku, będzie akcja. Hey, so out making deliveries and what is this? There's a floating broom. Look, it's just floating. Like seriously. There's no wire, there's nothing it's connected to. It's What is that? Baba Yaga. Seriously. It's just and it's moving too. Now, I'm honestly not sure what to make of this video. This object, that does look very much like a floating broom, is obviously not a kite or a balloon. It doesn't appear to be suspended by wires or a drone. If it's CGI, then it would take a visual effects expert. Kichłem. Przepraszam, chat. Ale kicham dzisiaj. O, dziękuję, chat. Dziękuję. Dziękuję, że mi życie dobrego zdrówka, mimo że kicham. Dziękuję. A, ale byłem na granicy, nie? Jakbym kichnął więcej razy niż trzy, to byłoby dziwne. No. Dziękuję. To track this effect in with such a shaky camera. Also, Luca has no other videos that contain any CGI or anything even remotely paranormal. Luca claims that the video is 100% real. By the way, it was a floating broom. I did not see any wires. There was no drone. I gave a pretty good view above and below it. Guys, I swear on my life, there was nothing above it or below it.
It was a floating broom. I don't know if somebody was doing a voodoo spell or if it was a broom. No. Never seen anything like it. I don't ever want to see anything like it again. It was real. I don't do CGI. I don't know how to do that. It was a floating broom, okay? I'm just as stumped as you are. I happened to be the person that rolled up on it. So I have no idea what this could be. Is it supernatural? Kurwa, nie mam pojęcia. Glitch in the Matrix. Or is it just a very elaborate hoax? You decide. Follow. Chat. Mam teorię. Te małe naklejeczki. Taka mała naklejeczka na szybę. Myślicie? Czy to może wyglądać jak taka... Elaborate hoax. You decide. Ej, to może być jak kawałek takiego liścia, kurwa. Wyszedł z samochodu? Floating broom. Nie, to jest w aucie. Look, it's just floating. Like, seriously. There's no wire, there's nothing it's connected to. It's... What is that? A nie, dobra, bo relatywnie do tych brudów na szybie to jest w innej pozycji. No i to widać, że jest jakby niesfokusowane. Okej. Okay. To nie może być to. Ty rzeczywiście wyszedł. Rzeczywiście, wychodził z auta, tak. Now I'm honestly. Dobra. I have no idea what this could be. Is it supernatural? Moja wina, czat, przepraszam, moja wina. Przepraszam. Zjebałem, przepraszam. Jutro zobaczycie moje przeprosiny na YouTubie. Is it a quote glitch in the Matrix? Or is it just a very elaborate hoax? Zdane egzaminy końcowe? Kurwa, Diablo San, czemu nie mówiłeś na początku? Byśmy zrobili 100 lat byśmy zrobili. Nie wiem, gdzie wstawić furę. Dobre trufla, ale widziałem, że ktoś inny tam żart już zrobił. Jest ostre, bo to iPhone 25. You decide. Będą łzy? Kurwa, nie wiem, napsikam se na twarz, może kichnę dwa razy, o. Followed. Ghost Hunter Martin from the YouTube channel Martin's Junction sets out to explore the abandoned and allegedly haunted Nepali house in the middle of the jungle in India. The house is so secluded and hidden away that the only way to get to it is by crossing a slippery log over a river. Before he heads out, Martin sets up a static night vision camera at the log to record as he makes his way towards the house. Now, the house is empty and full of bats, lizards, and snakes. Dobrej nocy, trzymajcie się. So after a bad fall, Martin decides to head back home. But something might have followed him. As Martin attempts to cross back over the log, things take a terrifying turn. Jebany, ktoś tam naprawdę stoi. To jest fuj dziwne. Something dark seems to be lurking in the jungle behind Martin, but every time the ghost hunter checks the area with his flashlight, whatever it is, has disappeared. The mysterious figure appears several times and disappears just as fast. So what do you think happened to Martin? Did he fall by accident? Or did some dark, vengeful spirit follow him back
from the house. Let me know. Ja widzę, że jeszcze jedno będzie. The Abandoned Asylum. Lead paranormal investigator Kaylee Love from the YouTube channel Love to Investigate reached out to me about a very creepy video she recorded in an old abandoned mental asylum in South Wales, UK. O, patrzcie, czat, tu mieszkałem. W tym mieście. Tu mieszkałem. Tutaj piłem wódkę. Tutaj piłem wódkę. A tutaj koleżanka na studia chodziła. Najpiękniejsze plaże tu są, naprawdę. I tutaj. A tutaj kręcili Harry'ego Pottera, jak z Gredek umierał. O, spoiler. Kaylee says that she was alone with a fellow investigator, exploring one of the decaying asylum's many buildings. Without knowing, she captures something absolutely chilling. The bathroom again, though. O, i ten obrzydliwy walijski akcent. That's pretty cool, that is. Smells like an hospital in this part, definitely. Did you see it? Did you see it, chat? In the hallway in front of Kaylee and her team member, someone appears to be standing there, just watching her, before simply disappearing around the corner. Kaylee says she didn't see anyone there at the... Chuja nie widziała. Przecież takie rzeczy są najlepsze do ustawienia. Że wiesz, że niby machasz kamerą, ktoś stoi, kurwa, idzie w tym kierunku, idzie w kierunku drzwi i nie widzi. The bathroom again, though. That's pretty cool, that is. Smells like an hospital in this part, definitely. Did you see it? Yes. At the end of the hallway, in front of Kaylee and her team member, someone appears to be standing there, just watching her, before simply disappearing around the corner. Kaylee says she didn't see anyone there at the time. In fact, the odd figure was actually pointed out by viewers in her YouTube comments. So could this be the spirit of a patient who tragically passed away at the abandoned mental asylum? I leave it up to you to decide. That's pretty cool, that is. Smells like an hospital in this park, definitely. Thanks so much for watching. Kurwił mnie ten ostatni klip. No, zdenerwował mnie, kurde, ten klip ostatni. No, co wam zrobię? Naprawdę, czat. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. I tyle, czat. Przekonująca to była ta miotła. No, serio. Ciężko jest udowodnić tą miotłę, nie? Hak na koniec? Mogę was poklepać po czole. O, kurwa. Dobra, nieważne. Przepraszam, chat. Chodźcie, zobaczymy, co jest, czy ktoś jest ciekawy na Twitchu. A? Ale ty miałeś też coś tam. Nie? To są takie gry. Laris jest mega spoko. Ale ewidentnie... Co ona mówi? A gra w to! Coś ty zrobił? Czemu cię nie ma? Ktoś se tam gra. Spasiek jakiś jest. Cooler gra w Gotika. Samica, czat, szukamy samicy. Ostatnio chłopowi daliśmy jakiemuś rajda. To dzisiaj może samicę damy, co? I'll bring up my stream so I can listen to it. After this. Kajka.
Kurwa, Rocket League gra. Cooler Sugar Daddy, to następny streamie obiecuję, że dam mu rajda, dobra? Następnym razem damy Coolerowi rajda, jak będzie streamował. A teraz poszukamy. Najlepiej just chatting, bo dzisiaj nasz stream był taki just chattingowy. Tak to się teraz streamuje czat. Wpisz sobie wykrzyknik DC. Nie. Czat wykrzyknik DC, proszę wpisać, co wyskakuje, jak piszecie wykrzyknik DC u mnie. Nic. Sorry, czat. Przepraszam, czat. Ale, czat, wpiszcie wykrzyknik donate. Co wtedy wyskakuje? Dokładnie. A nie! Nie używajcie tego z Deeply. Chociaż możecie w sumie. Ale nie, bo nie mam powiadomień na Deeply. Więc dalej, nieważne. O Jezu. Co to jest? Kzz, Odyn? Chłopcy se da ten. Ja pierdolę. Okej. Okay. Chłop pierdoli. Nie ma prawie żadnej samicy, która ma mniej niż 4 suby. To jest taka dość słabo i delikatno argentyńsko odmiana yerby. I to jest dobry na początek. Jak chodzi o mnie, to... Czat, ja bym nie potrafił oglądać filmów o yerbie. A pajarito to jest właśnie ten wędzony klasyk, który jest taką jakby siekierą. Wśród innych yerb. What the fuck? Kto ogląda filmy o yerba mate? Albo to pijesz, albo tego nie pijesz. Ja nie potrzebuję. Nigdy nie widziałem, kurwa... nigdy nie widziałem filmu, żeby ktoś opowiadał, kurwa, mi o tym. O Liptonie. O Tetley. Albo coś. Nie? Nigdy. Siema, widzu. Nowe yty. Oliwka. Messini. Well, what the fuck? Bez kitu, jak połączenie Masti i Linkiewicz? Nie no. Ej, ona ma taką... Taka jak kobita z bloku, nie? Taka, nie no. Pierdolicie, czaty. Nie no, kurwa, zaraz was ten... Dźgnę, kurwa. Nie wiem, jak się mówi na osiedlu. Jak się mówi na osiedlu? Aaa, odpaliłam sobie, kurwa, kogle... A kurwa, Google se odpaliłam. Kurwa, ten. Wezmę zaraz do BM-ki skoczę, kurwa, z ziomkami was najedziemy. Zobacz. To byłam ja. Samica alfa? Wiesz co, Natanek? Nie, mówiłam ci, Jędrucha, że nie wiem. Jebana ma burgera na przejście. Zajebiste. Chcesz się zaprosić na VR-ka? Na VR-ka? Ty mówisz o VR-ze? Ej, czy wy słyszę... No czemu to się robi? A... Już ogarnęłam. Już wiem, o co chodzi. Dobra, to jest ciekawe. Sceny. To musi być po prostu wyłączone. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Bo mam od dzisiaj Stream Decka, jeszcze się go nie nauczyłam. I to dlatego się tak dzieje, że on się sam odpala. Kurwa, czat, kupcie mi Stream Decka. Też chcę mi Stream Decka. Wiecie, jak to życie ułatwia? Taki Stream Deck? Ja pierdolę. Ej, a jest coś tak... Właśnie, Alcon Master podobno jest. Czy to się już skończyło? Alcon Masters. A, dobra, to myślałem, że można sobie oglądać. Ale widzę, że wszyscy, kurwa, oszukali mnie i tego nie można oglądać. W ogóle powiedzcie mi, jaki jest sens, kurwa, Alcon Masters? Oni wszyscy najebani, nie? I to jest gala, kurwa. Gala. Gala picia wódki. Tutaj jakiś hałas. Aaaa, kurwy! Jedziemy! Uwaga! Jesteś gotowy? 3, 2, 1, stan! Kurwa. Czas leci. Co to?
Stop. Drugie kroki. Musisz chodzić. Raz. Musisz chodzić. No to chodzę. Dawaj. Zaliczamy tylko 3 razy. Au. Ale 4. Au. Co jest? Chat Alco Masters. To jest Alco Masters. O co chodzi? Biegnij przez sobą, hejter, przyspieszy i będzie lipa. Idziemy, kurde, teraz dobrze. Ja to życzę. Przebiegnij szybciej. O, właśnie tak, na luzie. Będę chodził po waszych... Na jebańskim luzie, po waszych grobach. Pełno 5 już masz. Po waszych grobach. Dobra, nie mogę. Tracę, kurwa, komórki szare. Oglądając to! Dobra, gdzie ja was wysyłam, czat? Jesteście na razie... Na razie jesteście bezdomni. Muszę wam znaleźć dom teraz. Znajduję wam dom, czat. Znajduję wam dom. Uwaga. Znajduję wam dom. Ej, dzięki Krzysiu. Darowano 3 złote od KRZYZZTOFK206. Dzięki za fajnego streama. Nie mogę się doczekać 0303932 Electric Boogaloo. Electric Boogaloo. Kurwa, to jest stream w ogóle. Dobra. Czad, dzisiaj nie chcę, w sumie nie chcę nikomu znajomemu robić rajda. Dzisiaj chcę kogoś zaskoczyć. Mimo, że wiem, że pewnie ukulera by się... Dobra, jak chcę... Czad, robię mu ukulera. Dares mówił, że mogę ten... Że mogę jakiś pancerz sobie załatwić. Gdzie mogę znaleźć jakiś... Chat, chcecie do kulera, tak? Jak dostać się na plac Wisielców? Dobra, wyślę was do naszego Sugar Daddy. Dobra? Macie. Macie, żeby potem nie było. Dojdziesz do placu świątynnego. Idąc czy do Laris? Skręć w lewo koło knajpy, a dojdziesz do placu. Dobra, macie mu napisać Hello Sugar Daddy. Dobra. Wcześniej znalazłem. Trzymajcie. Trzymajcie, robimy pożegnanko. Uuu! Kurwa. Jak dołączysz do jakiejś... Dobra. A, no w sumie tak. Dzięki wam, czat. Kocham was. Widzimy się za tydzień pewnie na streamie. A w tygodniu może jakiś film wstawię. Pa, pa. Już jestem zawalony quest... Powiem tak, jestem już zawalony tymi questami. O, ale że rajd. Right?